Ministerstwa Zdrowia Wojciech Andrusiewicz. Rozporządzenie w sprawie leczenia SMA ma zostać opublikowane w połowie tego miesiąca. Mamy pogodny, ale chłodny poranek. Gęste mgły utrudniają widoczność na obszarach podgórskich. W tym rejonie oraz na Suwalszczyźnie termometry pokazują 6 stopni, w głębi kraju około 10, a 13 jest nad morzem. Pierwszy dzień września na ogół słoneczny, a chmury, deszcz oraz lokalna burza tylko na krańcach północnych. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 stopni na północy oraz w górach do 23 na Podkarpaciu. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jeśli chodzi o komfort termiczny, szykuje się bardzo miły dzień. Ten dzień to czwartek, pierwszy dzień września. Dzień dobry, mówimy wszystkim tym, którzy wstali, włączyli i są z nami. Włączyli radio, to Polskie Radio 24, informacyjna antena Polskiego Radia. A propos naszej anteny i naszego działu nowych mediów, bezprzedawnienia.polskieradio.pl będziemy przypominać ten adres dzisiaj, bo tam Państwo znajdą informacje trochę z raportu o polskich stratach wojennych, czy w ogóle informacje o polskich stratach wojennych w czasie II wojny światowej. Sam raport będzie zaprezentowany dzisiaj o godzinie 13 na Zamku Królewskim. Relacje z tego oczywiście na naszej antenie i na stronie polskieradio24.pl Państwo znajdą. A propos słońca. Wstało dzisiaj o 5.44, zajdzie 26 minut po godzinie 19. Dzień będzie trwał 13 godzin i 35 minut. A imieniny obchodzą Bronisław, Alicja, Anna oraz August. Tyle informacji dnia. A teraz Stanisław Janecki. Dzień dobry, Staszku. Dzień dobry. Witaj. Rozbudzony już jesteś w ten rześki poranek. Jestem tak? Rozbudzony. Przypomniałem sobie, że jak szedłem do pierwszej klasy. No właśnie. To brat mnie musiał odrywać od wszelkich przedmiotów, których się czepiałem, bo nie chciałem iść, a potem polubiłem. No jak to mówią, pierwsza klasa, wygodne siedzenia. I tylko tyle. Pierwszym gościem poranka będzie człowiek związany z edukacją właśnie, czyli minister edukacji i nauki już teraz. 8 minut po godzinie 7. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, witam pana ministra Przemysława Czarnka. Pana profesora Przemysława Czarnka, ministra edukacji i nauki. Dzień dobry, panie ministrze, panie profesorze. Dzień dobry, kłaniam się państwu. Panie ministrze, czy rok szkolny zacznie się od strajku nauczycieli, czy tylko oflagowania budynków? Nie, to ja słyszałem o akcji protestacyjnej, informacyjnej, więc żadnego strajku nie ma. Idziemy do szkoły i uczymy się. Rok szkolny będzie trwał w czasie kampanii wyborczej. Czy ewentualne protesty nauczycieli mogą być związane z tą kampanią? No bo to jest 700 tysięcy nauczycieli z rodzinami. To jest potężna grupa wyborców o określonych preferencjach. I czy ta perspektywa kampanii wyborczej nie wpływa na te protesty? Bez wątpienia tak, ale ja nie chciałbym o tym mówić, panie redaktorze, bo ja rozmawiam z nauczycielami, z dyrektorami szkół, którzy również ze mną współpracują z różnych części kraju i naprawdę wszyscy dzisiaj myślą o tym, jak dobrze rozpocząć rok szkolny, jak spotkać się z uczniami, a nie myślą o protestach czy o strajkach. Jest jakaś garstka ludzi, która rzeczywiście podburzana przez RNP i przez pana Broniarza będzie pewnie rozrabiała politycznie, bo to tylko i wyłącznie politycznie, ale naprawdę przytłaczająca większość nauczycieli dziś myśli o tym, jak dobrze rozpocząć rok szkolny, spotkać się z uczniami, wejść w ten nowy rok i rozpocząć naukę. Ja dlatego o te rzeczy pytam, bo w gazetach, szczególnie w Gazecie Wyborczej, są takie alarmistyczne tony, że brakuje 16, różne są liczby, między 13 a 16 tysięcy nauczycieli, że będzie kumulowanie przedmiotów, czyli na przykład 2 godziny, a może nawet 3 jednego przedmiotu, zastępstwa, że nie ma kto uczyć. Czy faktycznie nie ma kto uczyć i te liczby wolnych etatów są jakoś różne od tego, co było w latach poprzednich? No, ale jak pan redaktor, szanowni państwo, spojrzycie w Gazetę Wyborczą sprzed roku, sprzed 2 lat, sprzed 3 lat, sprzed 4 lat, sprzed 5 lat, ciągle to samo, kopiuj i wklej, także nie ma o czym mówić. A faktycznie ile jest tych brakujących nauczycieli? Pan minister Rzymkowski mówił parę dni temu w Telewizji Polskiej, że około 16 tysięcy, ale ta liczba wynika głównie z tego, że mają być ci pedagodzy, psychologowie, logopedzi i to łącznie ma być 18 tysięcy etatów, a gdy chodzi o pełne etaty, to jest około 6 tysięcy osób.
I teraz zwróćmy uwagę, że jest 700 tysięcy nauczycieli, czyli to jest poniżej 1% ewentualnych wakatów czy braków kadrowych. 99% to są absolutnie etaty zapełnione. W wielu szkołach leżą podania o przyjęcie do pracy nauczycieli i nie ma miejsc dla nauczycieli, więc tego rodzaju alarmistyczne tony są znane. Jak pan minister mówi, że leżą podania, to nie można tych nauczycieli od razu zatrudnić? To musi być jakaś... Ale jak nie ma miejsca w szkole, żeby zatrudnić, dlatego że wszystkie etaty są zajęte. Chcę powtórzyć raz jeszcze. 6 tysięcy pełnych etatów ewentualnie, jeśli chodzi o oferty pracy, na 700 tysięcy nauczycieli to jest poniżej 1%. Poniżej 1%. Takie ruchy kadrowe są w każdym zakładzie pracy i takie ruchy kadrowe w oświacie zawsze na przełomie wakacji i nowego roku szkolnego występowały i występują. A to, że o nich widać, że o nich wiadomo i je widać, to tylko zasługa Prawa i Sprawiedliwości, które wprowadziło obowiązek ujawniania tych wakatów w bazach prowadzonych przez kuratorów oświaty. Każdy dyrektor szkoły ma obowiązek wprowadzić taką ofertę pracy do bazy, żeby było wszystko transparentne. Niczym nie różni się to od tego, co było rok temu, 2 lata temu czy 3 lata temu. To porozmawiajmy chwilę o pieniądzach. Mówił pan, dzisiaj to jest nawet wywiad w naszym dzienniku, że aż o 11 miliardów złotych wzrośnie subwencja oświatowa i wzrost średniego wynagrodzenia będzie wynosił 1240 zł brutto miesięcznie dla najmniej zarabiających, a dla nauczycieli najwięcej zarabiających 850 zł brutto. I to ta podwyżka dotyczy okresu od 2022 do 2023. Czy nauczyciele mają zatem powód do narzekania na to, że za mało zarabiają, bo skarżą się na przykład, że pielęgniarki dostały po 1700 zł podwyżki, a im pan zaproponował podniesienie o 9% tak zwanej kwoty bazowej? No ale to raz jeszcze powtarzam. 1250 zł wzrostu wynagrodzenia to jest mało czy to jest dużo? A to jest 35%, żeby sobie jednorazowo to jest 30... dużo. 35% miesięcznie wzrośnie wynagrodzenie w stosunku do tego, które było jeszcze na początku tego roku kalendarzowego dla nauczycieli najmniej zarabiających, natomiast 840 zł, zdaje się, 844 zł dla nauczycieli dyplomowanych, najwięcej zarabiających. Otóż ja uważam, że nauczyciele powinni zarabiać jeszcze więcej i będę do tego zawsze dążył, tylko trzeba też zmienić status zawodowy nauczyciela, bo nauczycieli jest 700 tysięcy i jest ich więcej o kilkadziesiąt tysięcy niż jeszcze kilka lat temu, a dzieci w szkołach ubyło. I to jest ten paradoks w polskich szkołach. Trzeba zmienić status zawodowy nauczyciela, trzeba też zaprosić się o przyszłość, dlatego że przed nami w perspektywie 4-5 lat kumulacja, to może źle powiedziałem, ale taki punkt kulminacyjny tej zapaści demograficznej, którą przecież obserwujemy i będzie jeszcze mniej dzieci w szkołach i wtedy rzeczywiście będzie problem kadrowy tylko w drugą stronę. W związku z tym pracujemy nad tym, a póki co 11 miliardów złotych więcej subwencji oświatowej to jest wzrost subwencji oświatowej nigdy nie notowany w polskim oświacie i to jeszcze, szanowni państwo, w czasach niezwykle trudnych, niezwykle ciężkich, bo przecież kilkadziesiąt miliardów złotych przekazujemy na pomoc dla wszystkich mieszkańców naszego kraju, żeby mogli kupić węgiel, którego ceny są szalejące, żeby mogli ogrzać dom przy pomocy gazu, którego ceny na rynkach światowych szaleją w wyniku wojny na Ukrainie. Kolejne kilkadziesiąt miliardów złotych dokładamy do budżetu Ministerstwa Obrony Narodowej, bo przecież obrona narodowa w sytuacji, kiedy za naszą granicą spadają bomby, jest rzeczą kluczową i najważniejszą. I przy tych wszystkich wydatkach, które możemy liczyć jako ponad standardowe jakieś 100 miliardów czy ponad 100 miliardów złotych, dodajemy jeszcze 11 miliardów złotych do subwencji oświatowej. W tym sensie twierdzę, że tak, nauczyciele powinni zarabiać jeszcze więcej, będziemy nad tym pracować, natomiast te podwyżki są na miarę możliwości tego budżetu i to możliwości, no jak widać, wcale nie małych, skoro 1240 zł, 1250 zł podwyżki miesięcznie brutto dla najmniej zarabiających. Czytam w takim zestawieniu, że od dziś
Minimalne zarobki to jest 3424 dla nauczyciela początkującego, 4224 dla dyplomowanego, a średnie stawki to 4432 zł dla nauczyciela początkującego i 6795 zł dla nauczyciela dyplomowanego. To są prawdziwe dane? No, to są prawdziwe dane, dlatego że one wynikają wprost również z systemu informacji oświatowej. Tak, tyle zarabiają nauczyciele. Opozycja twierdzi, że ona wprawdzie zamroziła pensje nauczycieli, tak jak całej budżetówki w latach 2013 i 2000 do 2015, ale we wcześniejszych 2008-2012 podwyższyła wynagrodzenia nauczycieli aż o 64%. To była wprawdzie suma 792 zł średnio, ale trwa taka licytacja. To który rząd lepiej dba o nauczycieli? No, myśmy podwyższyli, jeśli chodzi o nauczycieli najmniej zarabiających na dzisiaj, a przecież my mówimy o budżecie przyszłorocznym, to będzie od 1 stycznia i te dużo większe podwyżki, ale na dzisiaj podwyższyliśmy te wynagrodzenia o 63%, jeśli chodzi o nauczycieli najmniej zarabiających, więc no, tak to po prostu wygląda. Od początku naszych rządów, od 2016 roku, wynagrodzenia, mówię jeśli chodzi o 1 września 2022 roku, nie liczę jeszcze tych podwyżek, o których przed momentem mówiliśmy, wynagrodzenia nauczycieli wzrosły o 63%, najmniej zarabiający 36%. Nauczyciele dyplomowani. Tak to wygląda. Powiedział pan też niedawno, że w ciągu ostatnich 20 lat ubyło 1,5 miliona uczniów, natomiast nie ubyło w ogóle nauczycieli, a wręcz przybyło około 70 tysięcy. Czy to znaczy, że teraz nauczyciele są mniej obciążeni, mniej zastępstw mają? Co te liczby oznaczają? Te liczby oznaczają, że system pracy nauczyciela musi ulec zmianie i status zawodowy nauczyciela musi wyglądać inaczej, bo no, sami państwo przyznacie, że jeśli ubywa w szkole uczniów i to na taką skalę, bo 1,5 miliona, a przybywa nauczycieli, to coś tu jest nie tak. A czy te domaganie się pieniędzy przez związki przede wszystkim nauczycielskie wynika z tego, że wzrasta jakość kształcenia, że doskonalenie zawodowe nauczycieli, samokształcenie jest na takim poziomie, że nie można mieć do tego zastrzeżeń? Panie redaktorze, to jest pytanie, na które ja panu nie udzielę odpowiedzi, bo zapewne jest różnie w różnych szkołach, w różnych miejscach i u różnych nauczycieli. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że przytłaczająca większość nauczycieli to są znakomici fachowcy, świetnie wykształceni i dobrze dbający o nasze dzieci. Czy nauczyciele odchodzą z zawodu, bo nie... Uważają, tak alarmistycznie. Alarmistycznie gazety. Że przybyło mówią. Nauczycieli. Rozumiem, gazety, rozumiem. Panie redaktorze, to będziemy teraz gadać o gazecie wyborczej. Że ubywa nauczycieli, to, bo uciekają. No to spójrzmy na to, co Gazeta Wyborcza pisała rok temu, 2 lata temu, 3 lata temu, 4 lata temu, dokładnie o tej samej porze kopiuj w klej. No jak uciekają nauczyciele z zawodu, skoro uczniów jest mniej o 1,5 miliona, a nauczycieli przybyło kilkadziesiąt tysięcy. No proszę Państwa, no, albo rozmawiajmy o tym, jak jest w szkole, albo rozmawiajmy o tym, co pisze Gazeta Wyborcza. To są dwie różne rzeczywistości. Zanim zaczął się rok szkolny, przez Polskę przewaliła się wojna o podręcznik do historii i teraźniejszości profesora Wojciecha Roszkowskiego. Sam napisałem o recepcji tego podręcznika tekst jako o przekroczeniu 6 progów aberracji. Czy zna pan podobną debatę o jakimś podręczniku na świecie? Bo ja nie znalazłem. Czytałem ten tekst pana redaktora i za ten tekst bardzo dziękuję o tych 6 progach aberracji. Nie, nie było takiej debaty nigdy, znaczy debaty. Nie było takiego ataku hejterskiego na żaden podręcznik nigdy, bo to nie jest debata, to nie ma już nic wspólnego z debatą, to jest po prostu atak oparty na kłamstwie, na pomówieniach, na pomyjach wylewanych całymi kubłami na profesora Roszkowskiego, na wydawnictwo, które wydało ten podręcznik, tylko dlatego, że piszą o dziejach najnowszych, no, a te dzieje najnowsze niestety nie są łaskawe dla tych wszystkich, którzy no, te dzieje rzeczywiście kształtowali w okresie PRL-u, wszystkich UBEK-ów, SBK-ów, funkcjonariuszy najwyższych totalitarnego państwa i ich dzieci, często dzisiaj rozciane w różnych mediach jako dzieci resortowe tak zwane. Dlatego oni od początku, jak
tylko stworzyliśmy ten przedmiot Historia i Teraźniejszość jeszcze przed ukazaniem się podręcznika pana profesora Roszkowskiego, ten przedmiot hejtowali, bo nie chcą uczyć najnowszej historii dzieci i młodzież polską, bo ta historia jest o nich i to nie jest dla nich dobra historia. Ale trzeba uczyć te dzieci i młodzież, dlatego że no jeżeli młodzieży pokazuje się pana Turskiego, który był cenzorem w najgorszych czasach stalinowskich i dzisiaj się mówi, że on jest specjalistą od demokracji, narzeka na demokrację, to tego rodzaju manipulacje podłe są tylko możliwe dlatego, że młodzież dzisiaj nie jest na najnowszej historii, bo nigdy jej nie była uczona. Zaczynamy z dniem dzisiejszym uczenie w szkołach ponadpodstawowych wszystkich typów historii najnowszej, bo trzeba znać procesy historyczne, które decydują bezpośrednio, czy decydowały bezpośrednio o dzisiejszej rzeczywistości. A że oni tego nie chcą? No nie chcą, bo jeszcze raz powtarzam, to jest historia o nich, o tych hejterach, no i to nie jest dla nich dobra historia. No i mamy deklaracje wielu burmistrzów, prezydentów, wójtów o tym, że na ich terenie nie będzie się uczyło z tego podręcznika, wręcz są zamieszczane w mediach takie specjalne wnioski o tym, żeby nie uczyć. I jaki to ma sens, skoro to nie jest podręcznik przymusowy i nauczyciel może z niego korzystać, ale może też korzystać wyłącznie z własnych materiałów albo odnosić się krytycznie do tego podręcznika. No, sens jest wyłącznie polityczny. To jest hucpa polityczna uprawiana przez niektóre samorządy, zwłaszcza w wielkich miastach. I tylko po to to robią. Natomiast do tych samorządów, zwłaszcza w wielkich miastach, mam następujący apel. Jeśli państwo chcecie wchodzić w kompetencje państwa polskiego i nadzoru pedagogicznego, to bardzo proszę oddać subwencję oświatową w całości i samemu utrzymywać te szkoły. A jeśli państwo nie chcecie wchodzić w kompetencje państwa polskiego i organu nadzoru pedagogicznego, to proszę nie wychodzić poza swoje kompetencje, bo organy samorządu terytorialnego nie mają kompetencji dotyczących nadzoru pedagogicznego, nie mają kompetencji zabraniania używania takich albo innych podręczników w szkole. To jest wyłączna kompetencja nauczyciela. A czy tu nie jest zasadnicze i grube nieporozumienie, że historia powinna być przedstawiana przejrzyście? Przecież historia nie istnieje bez interpretacji. Wcześniejsze podręczniki tak samo nie były przejrzyste. Czy chodzi wyłącznie o to, że to jest trochę inna perspektywa niż ta wcześniejsza? Bo jeśli ktoś twierdzi, że o historii czy nawet w interpretacji współczesnych wydarzeń można mówić bez odniesienia się do wartości, to chyba nie myśli o przedmiocie humanistycznym, gdzie interpretacja jest podstawą. To jest zupełnie oczywiste, natomiast w świecie lewicowo-liberalnym nie istnieje tolerancja i nie istnieje wolność słowa. Znaczy można mówić i interpretować tylko na modłę lewicowo-liberalną, natomiast jakiekolwiek wartości konserwatywne i poglądy konserwatywne nie mają prawa istnieć w przestrzeni publicznej. I to są ci tak zwani wolnościowcy, którzy z wolnością poglądów, z wolnością słowa nie mają nic wspólnego. To są totalitarsi, którzy nie chcą dyskutować, tylko chcą wyrzucić z przestrzeni publicznej wszystko inne, co nie jest lewicowo-liberalne. I na tym to dzisiaj polega. Spojrzałem na wyniki matur tegorocznych i one są lepsze niż rok wcześniej. Czy to oznacza, że już mamy pełną normalizację, że użyję tego słowa, w polskiej szkole po dwóch co najmniej specyficznych latach w czasie pandemii? Normalizacja na pewno postępuje, co do tego nie ma najmniejszej wątpliwości. I ten 1 września tego roku jest lżejszy pod tym względem niż ten z ubiegłego roku, kiedy jeszcze pamiętamy, że opozycja nawoływała, żeby nie iść do szkoły, bo COVID jeszcze ze 3 tygodnie, może przygotować się bardziej. Szkoły były przygotowane i na szczęście wróciliśmy do nauki stacjonarnej 1 września, więc ta normalizacja postępuje. Natomiast ja bym nie porównywał wyników matur tegorocznych do ubiegłorocznych, czy do jeszcze innych. Każda matura jest inna. Są też przecież różne stopnie trudności poszczególnych zadań. Także to porównanie nie ma większego znaczenia, a tak rzeczywiście, jeśli już o statystykach mówimy, to kilka procent więcej uczniów zdało maturę niż w zeszłym roku. Bardzo dziękuję. Życzymy wszystkim uczniom i nauczycielom dobrego startu. Pan profesor Przemysław Czarnek, minister edukacji i nauki, był gościem Polskiego Radia 24. Dziękuję bardzo, kłaniam się państwu. Przegląd prasy.
No to zacznijmy od tego roku szkolnego, kryzysowego zdaniem Rzeczpospolitej. Kryzysowy rok szkolny, taki artykuł znajdą Państwo na pierwszej stronie dzisiejszej Rzeczpospolitej. Dramatycznie brakuje kadr i pieniędzy, grożą strajki, nauka zdalna, najtrudniej jest w szkołach średnich. No czarno no to coś widzą. Tu się nie zgadza. Tak w ogóle jakoś... Coś no, tu się, nie coś to, że tu się nie czarna, zgadza. To jeszcze czarne wizje. Przed chwilą rozmawialiśmy tak o innych liczbach, a tu się okazuje... W Gazecie Wyborczej jest już totalna aberracja, przepraszam, że tak nazwę. Jest taka specjalny dodatek Szkoła bez bzdur, dołącz do akcji. I tu Roman Imielski, zastępca Michnika, się prostuje to, co jest niby w podręczniku nie tak jak trzeba. Ciekawe, że nie prostowano tych bzdur w drugą stronę, czyli o bohaterskiej Armii Ludowej, Gwardii Ludowej i takie tam. Łamigłówka z panem lekcji, to jest artykuł w dzisiejszej Wyborczej. 1 września uczniowie wracają do szkół, które wciąż nerwowo szukają nauczycieli. No dobrych nauczycieli to trudno znaleźć. To, no i tą tak inflacją tu. Inflację mamy wykresy, jak to w sierpniu 2021 roku była 5,5%, a teraz jest 16,1%. I też pesymistyczne sygnały z Europy, że ta inflacja wszędzie jest duża i nie zanosi się na to, żeby była mniejsza. To chyba w Rzeczpospolitej było. No, ale oddajmy też sprawiedliwość, że nawet eksperci tak wysokiej inflacji w sierpniu się nie spodziewali. Oni mówili 15,6, 15,1. To może prawda. Zacznie spadać, a teraz tutaj się zrobiło 16,1. Głównie za sprawą cen opału, co też warto zauważyć, bo akurat niektóre rzeczy mocno wzrosły. Jeśli szukać już w tej inflacji jakiegoś optymistycznej iskierki, to ceny benzyny spadły, ale licząc miesiąc do miesiąca, nie rok do roku, miesiąc do miesiąca to spadły. To tak, to jest ten optymistyczny. W gazetach są oczywiście informacje o budżecie, którego dochody mają wynieść 604 ponad miliardy i dochody podatkowe mają, czyli to będzie więcej o 23% w stosunku do tego roku, bo to budżet na 2023, a dochody podatkowe mają wzrosnąć aż o 20%, mimo że będzie spowolnienie gospodarcze. I są dwie ankiety, które są trochę z sobą, trochę się różnią. To znaczy nasz stosunek do ubiegania się o reparacje, co dzisiaj będzie tematem dnia. Otóż w dzienniku Gazecie Prawnej 47,2% ankietowanych uważa, że ten temat jest słusznie podnoszony, natomiast w Rzeczpospolitej ten odsetek wynosi 51,1%, więc nie wiem, który jest aktualny. Są też takie głosy, które mówią, że domaganie się jest słuszne, ale reparacji nie da się wyegzekwować. Tak sądzi 26,8%. Mówisz o Rzeczpospolitej dzisiaj, tak? Tak, o Rzeczpospolitej, o dzienniku, bo oba tak, dzienniku też jest... publikują sondaże, ale chyba z różnych ośrodków. Dlatego, większa część Polaków dlatego uważa, to się różni. Stawianie postulatu uzyskania reparacji wojennych od Niemiec jest słuszne. 47% tak twierdzi. To jest dzisiaj dziennik Gazeta Prawna. Też o miliardzie na Ukraińców. W ciągu pół roku wojny na Ukrainie na świadczenia dla uchodźców, którzy przyjechali do naszego kraju, wydano już miliard złotych. Dowiedział się dziennik Gazeta Prawna. I o tym też dzisiaj pisze na pierwszej stronie. I ta suma, która o tym decyduje, to jest 960 miliardów na 500+. Tak, czyli na dzieci. O tych reparacjach słusznych i nierealnych też dziennik wewnątrz, tak więcej w grafie, w wykresach, wszystko to Państwo znajdą. No i o budżecie też jest oczywiście i o tym, co będzie się dzisiaj działo o godzinie 13 na Zamku Królewskim. To z kolei Gazeta Polska codziennie pisze. 83 lata temu Niemcy napadły na Polskę. Nie tylko, by podbić państwo, lecz także, by unicestwić naród. No, unicestwiali nie tylko naród, ale absolutnie wszystko. A to wszystko ma też wymiar, no, poza moralnym oczywiście, także finansowy, więc te rachunki zostały policzone i rachunek za zbrodnie dzisiaj, ten raport będzie przedstawiony o godzinie 13 na Zamku Królewskim. To jest znamienite miejsce, bo Zamek Królewski został wysadzony po powstaniu warszawskim, a ja dodam Państwu, że bez przedawnienia.polskieradio.pl tam Państwo znajdą więcej informacji na temat rachunku za zbrodnie. A od siebie mogę coś jeszcze od siebie? Na koniec ja bardzo chciałem podziękować dziennikowi Gazecie Prawnej, że zmieniła kolor papieru, bo lepiej się czyta.
zdecydowanie jest jaśniejszy i o poranku lepiej te literki wyglądają. To był nasz przegląd prasy. A teraz 7:30. Zatem Michał Walczyk przedstawi informację dnia. Druga wojna światowa pociągnęła za sobą miliony ofiar wśród polskich obywateli i nieprzeliczone straty dla naszej ojczyzny, mówił prezydent Andrzej Duda podczas uroczystości na Westerplatte w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Warszawa, symbol niezłomności, zburzona, bo Hitler chciał ją wymazać z mapy jako stolicę Polski, czyniąc zarazem z nas, Polaków, niewolników, naród, który miał służyć Niemcom, który miał być podporządkowany. Tego samego pragnęli zresztą wtedy rosyjscy Sowieci. O ogromnych stratach ludności w wyniku II wojny światowej mówił w Wieluniu w Łódzkiem premier Mateusz Morawiecki. Polska straciła kilkanaście milionów ludzi, w tym ponad 5 milionów zabitych, zamordowanych. Część pozostała poza granicami kraju na zawsze. W 1938 roku liczbę ludności Polski szacuje się na ponad 35 milionów ludzi. Pierwszy spis ludności, spis powszechny, wykonany po wojnie w 1946 roku, to poniżej 24 milionów ludzi. Raport o polskich stratach wojennych zostanie przedstawiony po południu na Zamku Królewskim w Warszawie. Specjalną stronę internetową bezprzedawnienia.polskieradio.pl uruchamia portal Polskiego Radia. Nowe zasady awansu zawodowego oraz podwyżka wynagrodzenia dla wchodzących do zawodu to zmiany, które czekają nauczycieli w nowym roku szkolnym. Znikają dwa najniższe szczeble awansu zawodowego, wyjaśnia wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Czyli nauczyciel stażysta i nauczyciel kontraktowy. Zamiast tego wprowadzamy okres przygotowania do zawodu i tak zwany okres nauczyciela początkującego, w którym ma pokazać, że wykształcenie teoretyczne, które zdobył na studiach, przekłada się na umiejętność praktycznej pracy z uczniami. To kończy się egzaminem, podobnie jak i dzisiaj. Po 4 latach nauczyciel taki może uzyskać stopień nauczyciela mianowanego. Jest to o 2 lata szybciej niż w dotychczasowym systemie awansu zawodowego. Nauczyciel stażysta dostanie 20% podwyżkę wynagrodzenia. Ułatwienia wizowe dla rosyjskich turystów w krajach Unii Europejskiej zawieszone. W tej sprawie porozumieli się szefowie dyplomacji państw wspólnoty zebrani w Pradze. Zwiększy się koszt wizy i wydłuży się czas jej przyznawania. Posiadanie wizy nie będzie oznaczało, że rosyjski obywatel będzie mógł wjechać do każdego państwa Unii Europejskiej, mówi minister spraw zagranicznych Zbigniew Rau. W tych ustaleniach, zgodnie z naszymi postulatami, mamy taki zapis uznający, że państwa, przede wszystkim pograniczne, graniczące z Rosją bądź Białorusią, są uprawnione, biorąc pod uwagę własne obawy o bezpieczeństwo, do radykalnego ograniczenia wstępu obywateli Federacji Rosyjskiej na ich terytorium. Z inicjatywą zaostrzenia polityki wizowej wobec obywateli Rosji wystąpiły Polska, Finlandia i kraje bałtyckie. Po chłodnym poranku temperatura wzrośnie. W Małopolsce i na Podkarpaciu termometry pokażą do 22 stopni. W centrum będzie 20, a na Suwalszczyźnie 16 stopni. Sporo słońca będzie dzisiaj w większości regionów, ale chwilami przybędzie chmur. Miejscami na północy kraju przelotne opady deszczu. Słaby wiatr, a także umiarkowany, będzie czasami porywisty. A teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Arkadiusz Milik strzelił pierwszego gola w barwach Juventusu w piłkarskiej Serie A we Włoszech. Stara Dama wygrała ze Specją 2-0 w czwartej kolejce. Bramkarz Turyńczyków Wojciech Szczęsny, który niedawno wrócił po kontuzji, znów doznał urazu, tym razem stawu skokowego. W 42 minucie został zniesiony na noszach z boiska. W zespole Specji całe spotkanie rozegrali bramkarz Bartłomiej Drągowski oraz Arkadiusz Reca i Jakub Kiwior. A w polskiej ekstraklasie nadrabiano zaległości z szóstej kolejki. Raków Częstochowa pokonał Pogoń Szczecin 1-0, mówi pomocnik wicemistrzów Polski Patryk Kun. Zwłaszcza druga połowa bardzo dobra w naszym wykonaniu, gdzie po prostu mieliśmy pod kontrolą, przeważaliśmy i strzeliliśmy bramkę, jeszcze mogliśmy dorzucić. Drugie zwycięstwo w sezonie odniósł mistrz Polski. Lech Poznań wygrał na wyjeździe z Lechią Gdańsk 3-0. Szkoleniowiec gospodarzy Tomasz Kaczmarek tak podsumował to spotkanie. Bardzo
dobrze rozpoczęliśmy mecz, byliśmy blisko, byliśmy agresywni, mieliśmy chyba Bas Diabaté szansę po wygranej piłce w pressingu na 1-0 i powtarzająca się niestety historia, że w 19 minucie po stałym fragmencie dostajemy bramkę w sposób, na jaki byliśmy przygotowani sprzed pola. Dajemy się wyblokować. Od tego momentu dużo się zmienia. Widać, że nam jest trudno w takim momencie na to zareagować. Tak to finalnie wyglądało. Piłkarze nie zareagowali, ale zrobili to włodarze klubu, zwalniając trenera Kaczmarka. Była to czwarta z rzędu porażka Lechii. Biało-zieloni spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Tymczasowym szkoleniowcem Lechii został Maciej Kalkowski, dotychczasowy asystent Kaczmarka. Liderem jest Wisła Płock, która ma 2 punkty przewagi nad Legią Warszawa, a 3 nad Rakowem i Pogonią. Płocczanie awansowali do drugiej rundy Pucharu Polski po zwycięstwie nad Skrą Częstochowa 3-1. Z rozgrywek odpadły 2 ekstraklasowe Beniaminki. Widzew Łódź przegrał po rzutach karnych z drugoligowym KKS-em Kalisz, a Miedź Legnica uległa pierwszoligowej Resowi 0-1. Polscy siatkarze zagrają z Tunezją w 1/8 finału Mistrzostw Świata. Spotkanie odbędzie się w niedzielę w Gliwicach, a ponownie o sporcie już za godzinę. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, ty słyszałeś? No. A my tyle rzeczy musimy młodemu na ten nowy rok szkolny kupić. No widzisz, Barbara, w Media Expert mają teraz specjalną ofertę na powrót do szkoły. To i tablet, i smartfon, czy słuchawki, albo laptop. O, laptop dostaniemy w super niskiej cenie. A to super, Marian, no to wszystko młodemu w Media Expert kupimy. No a jak? Bo w Media Expert taniej masz. Pytacie, gdzie można wyjechać na wakacje? Otóż my, kule, jesteśmy zdania, że przy odrobinie szczęścia można gdziekolwiek. W kumulacji Lotto do wygrania 14 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Chrypka? Podrażnienie gardła? Suchy kaszel? Sięgnij po Septinum. Wyrób medyczny Septinum pozwala pozbyć się chrypki i suchego kaszlu. Tworzy powłokę hydrożelową, chroni, nawilża i koi podrażnione gardło. Septinum. Dostępny w aptekach. Zdrowit. Co robię, żeby wspomóc moją odporność? Zwłaszcza w dzisiejszych czasach? Często myję ręce, unikam dużych skupisk ludzkich, zdrowo się odżywiam, staram się wysypiać. I oczywiście stosuję Ascorvita Max. Dlaczego? To proste. Ascorvita Max wspomaga odporność. Ascorvita Max to suplement diety zawierający najwyższą dopuszczalną ilość witaminy C o wydłużonym uwalnianiu, a do tego wysoką ilość cynku i witaminy D. Takie połączenie to trio dla odporności. Zdrowit. Po reklamie. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. To jest poranek Polskiego Radia 24 i zaglądamy na polskieradio24.pl, a tam prezydent Andrzej Duda. Dla każdego Polaka Westerplatte jest symbolem niezłomności i wielkiego ducha. A poza tym jeszcze specjalna strona Polskiego Radia, bezprzedawnienia.polskieradio.pl. O przebaczeniu można mówić, ale przedawnić te sprawy na pewno się nie przedawniają. Mordowałeś i kradłeś, masz odpokutować i zadośćuczynić, tak mówi Krysiak o reparacjach od Niemiec. Profesor Krysiak o reparacjach od Niemiec. A jak inne kraje europejskie ubiegały się o te reparacje i co wywalczyły od Niemiec po II wojnie światowej, też Państwo znajdą na naszym specjalnym portalu, specjalnej stronie bezprzedawnienia.polskieradio.pl. Teraz już rozmowa z drugim porannym gościem. 21 minuty do godziny 8. 24 pytania. Rozmowa poranka. Stanisław Janecki, to jest seria profesorska, bo zaczęliśmy od profesora Czarnka, teraz pan profesor Paweł Kowal, poseł Koalicji Obywatelskiej, a będzie jeszcze jeden profesor. Dzień dobry, panie profesorze, panie pośle. Dzień dobry. Gdy wczoraj pojawiła się informacja, że Donald Tusk na kampusie, na jego zamknięcie stwierdził, że programem Platformy Obywatelskiej będzie aborcja do 12 tygodnia, zależna wyłącznie od decyzji kobiety, to natychmiast w internecie pojawiło się nazwisko pana profesora i Pawła Poncyliusza, no bo pan przewodniczący Tusk powiedział, że jak komuś się taka opcja nie podoba, to nie znajdzie się na listach wyborczych do przyszłego
parlamentu. Czy pan profesor faktycznie nie mieści się w tej opcji, czy za wcześnie mówić o listach i o kryteriach? Na pewno moja droga polityczna jest drogą z Koalicją Obywatelską. Na pewno jestem pewien, że w najbliższych wyborach wielu ludzi o centrowych i umiarkowanych poglądach czy centroprawicowych będzie głosowało na Koalicję Obywatelską. I szczerze mówiąc, wczoraj byłem trochę zdziwiony tą dyskusją, dlatego że było oczywiste, że po tym jak PiS zużyło kompromis aborcyjny, który obowiązywał w Polsce kilkadziesiąt lat, jak przyjdzie nowy Sejm, to dojdzie do jakiejś liberalizacji. To nie chodzi o to, co uważam ja, co uważa pan. Chodzi po prostu o to, że sam obóz rządzący się cofnął pod wpływem ogromnych protestów, kiedy zaczął radykalizować stanowisko w sprawie aborcji. Wszyscy w Polsce wiedzą, że stanowisko większości jest takie, by w jakimś zakresie aborcja była dopuszczalna. A reszta to jest problem legislacyjny, problem, który będzie rozwiązany w przyszłym Sejmie. Tutaj też nie wiem, czym się wszyscy zdziwili. Absolutnie zgadzam się z Donaldem Tuskiem. To można załatwić tylko w przyszłym Sejmie. W tym Sejmie nie ma to większego sensu. Także każdy, kto obserwuje życie polityczne, każdy, kto obserwuje to, co się dzieje, zdaje sobie sprawę, że wokół aborcji będzie nowa legislacja, będzie nowa ustawa i ona będzie wynikiem kompromisu pomiędzy siłami, które znajdą się w tym parlamencie. To jeszcze jedna kwestia, która pojawiła się na tym kampusie. No, pan jest specjalistą i polityki, i historii najnowszej, tej powojennej. Pan Rafał Trzaskowski raczył był powiedzieć, że tak jak komuniści odrzucili plan Marszala, tak teraz rząd PiS odrzuca fundusz odbudowy. Czy tu jest jakakolwiek analogia? Skoro podpisaliśmy się pod wszystkimi warunkami funduszu odbudowy, a są problemy ze środkami z Krajowego Planu Odbudowy. Czy to nie jest za daleko idące twierdzenie, że ktoś tu jakiś nowy plan Marszala odrzucił? No jeżeli słucham i patrzę na to, co mówi Zdzisław Krasnodębski, profesor Krasnodębski jest, przypomnijmy, posłem Prawa i Sprawiedliwości i jest może nie tak super znany, ale jest naprawdę, obaj się zajmujemy polityką, ważną postacią, która ma wpływ na kształtowanie linii partii, no to on wzywa do odrzucenia. Więc on nie wzywał do odrzucenia, tylko mówił, że raczej tych pieniędzy nie dostaniemy, bo to jest kwestia tego, jakie zamiary ma Komisja Europejska wobec Polski, a w związku z tym raczej nie trzeba mieć złudzeń, a nie to, że my sami powinniśmy z tego zrezygnować. No teraz go pan trochę łagodzi, ale jako dżentelmeni nie będziemy się spierać o fakty, a żaden z nas nie ma przygotowanego cytatu, ale to zdaje się było u was na antenie, gdzie on mówił, no to zrezygnujmy. Ale ja po prostu odpowiedziałem mu zresztą wielokrotnie, odpowiadałem mu jeszcze dzisiaj, obowiązkiem tego rządu jest zrobić wszystko, żeby ten... jeżeli pan już tego używa, nowy plan Marszala otrzymać. Dlatego, że tam są bardzo poważne środki na sprawy, które dla Polaków, choćby takie, którymi ja się zajmuję, są kluczowe. Bierzemy pierwszą z rzędu rzecz, czyli służbę zdrowia. Dostęp do służby zdrowia. Tam są środki, z których można skorzystać w tej dziedzinie. I nie ma co się tutaj denerwować, dlatego że jeżeli Włochy biorą, Francja biorą, Niemcy biorą, Hiszpania bierze, to dlaczego Polacy nie dostają? Polacy nie dostają ze względu na nieumiejętność rządu. Ja to tak widzę. I nie wejdziemy tu w szczegóły oczywiście. Ja wiem, że nie mamy na to czasu, ale rząd naprawdę już wynegocjował te polityczne warunki otrzymania tych środków z Ursulą von der Leyen jako takie minimalne. I zaraz następnego dnia niemalże przysłał do Sejmu ustawę, na którą się zgodził, którą wynegocjował i zaraz się zaczęły znowu poprawki i zabawa w kotka i myszkę. Oni się po prostu bawią losem Polaków, bo się odkleili i to widać w wielu dziedzinach. No ale panie profesorze, warunki uzgodnione z Komisją Europejską w tych kamieniach milowych, jak pani Ursula von der Leyen przyjechała do Polski w czerwcu, były takie, że ogólny plan jest zaakceptowany, a potem się pojawiło 20 tysięcy uwag i pan Giefer-Hofstadt raczył był powiedzieć i powtórzyć to także na kampusie w Polsce, że nie trzeba dawać Polsce tych środków, nie mówiąc, już nie stawiając żadnych warunków, że po prostu takie kraje jak Polska, rządzone przez Prawo i Sprawiedliwość, to nie powinny korzystać z środków. No ja nie mogę komentować każdej wypowiedzi Verhofstadta czy każdego innego polityka europejskiego. Dzisiaj miarodajny w tej sprawie, tą osobą, na którą trzeba zwrócić uwagę, z którą trzeba o tym rozmawiać, jest Ursula von der Leyen i komisarze. To oni o tym decydują. Każdy parlamentarzysta europejski wyraża tam swoje. I ja wiem, jaki
jest stan rzeczy, bo też mam kontakt z ludźmi, z pracownikami Komisji Europejskiej. Rząd powinien po pierwsze złożyć wniosek, czego nie zrobił, mówię o rządzie polskim. Po drugie powinien już w taki precyzyjny sposób załatwić to tak, jak się sam umówił i sam Morawiecki chciał od Ursuli von der Leyen. I nie ma co w to mierzyć ani opozycji, ani Verhofstadta, bo tylko zamulamy temat. Oczywiście ja wiem, że tam komuś się podobać, że jakiś tam poseł coś powie o Polsce, przeciwko Polsce, ale każdy z nas wie, że tym się nie zajmuje Parlament Europejski. Precyzyjnie to jest sprawa między premierem Morawieckim i Ursulą von der Leyen. Jeśli Morawiecki tego nie załatwi, to jego to będzie obciążało. O panie profesorze, parlament się trochę zajmuje, bo zagroził Ursuli von der Leyen, przynajmniej niektórzy europosłowie, że będzie wniosek o jej odwołanie i całej komisji, jeśli nie będzie twarda wobec Polski. Ale ona nie była twarda i każdy, kto się zajmuje polityką, wie o tym, właśnie dlatego był taki wniosek. No tak, ale to nie jest straszne dla Ursuli von der Leyen. Taka sytuacja zdarzyła się, o której mówimy wiele lat temu, w innych warunkach, mówię o tym odwołaniu z komisją Santera, o ile pamiętam. To jest praktycznie niemożliwe. Fakty są takie. Ursula von der Leyen jest szefową Komisji Europejskiej, w dużym stopniu wybraną dzięki wsparciu Morawieckiego. Premier Morawiecki wynegocjował te punkty. Te punkty są mało już w tej chwili radykalne, nawet w porównaniu z innymi państwami. Trzeba było złożyć wniosek, wniosku nie złożył. Dokładanie do tego opozycji, Verhofstadta, jeszcze tam nie wiadomo czego, to jest zamulanie tematu. I przecież pan doskonale wie, że każdy następny rząd, który przyjdzie, jeśli ten rząd tego nie zrobi, te środki wystąpi i je dostanie. Ale to nie jest też tak, że opozycja mówi, jak my przyjdziemy, to dostaniecie, bo wie pan co będzie. My tych środków i tak dostaniemy mniej, bo przepadła nam już zaliczka, te środki tracą na wartości. To jest obowiązek tego rządu. Ja się tu z niczego nie cieszę, że za rok, kiedy się zmieni rząd, to te środki przyjdą, bo ich przyjdzie mniej. No taka jest prawda. To prawda, więc ja nie wiem, co tu jeszcze można powiedzieć. Wniosek ma być złożony dziś o 13:00, będzie raport o stratach wojennych. No ale kiedy? To dzisiaj o 13:00 to mają być te straty wojenne, a tego wniosku to oni nie złożyli już wiele miesięcy. Ja mówię, że będzie raport o stratach wojennych. No ja wiem, że ja tu nie zadaję panu pytań, ale to po starej znajomości, no pan rozumie, czemu oni tego wniosku nie złożyli, bo to tego już nikt nie pojmuje. Nie, no chyba musi być najpierw podstawa w postaci tych danych. Pan uważa, że to ma sens? Dzisiaj są badania i tak między 40 kilka, a 51% rodaków uważa, że to ma sens i powinniśmy się o te reparacje ubiegać. No tylko, że zmarnowali znowu 7 lat. No. No dzisiaj zapowiadają, że coś... No przecież, żeby się ubiegać o reparacje, to trzeba mieć tak, analizę prawną, analizę źródłową, dokumenty, jakieś, czyli taką archiwalną, analizę historyczną. Na tej podstawie trzeba przygotować jakiś materiał. Na podstawie tego materiału dopiero przygotować jakiś wniosek, złożyć. To w którym momencie, ja nawet nie wiem, tak się zastanawiałem się, co ja panu skomentuję, bo pan będzie chciał ode mnie komentarz, a co ja mam powiedzieć? No to, co mogę powiedzieć, to naprawdę w sprawie tego rządu jak Katarynka, no. Znowu ale zawalili, no wszystko obaj zawalili. Wiemy, panie profesorze, że ta analiza prawna jest wykonana, ona jest dość... No ale nie wiemy, bo przecież oni jeszcze jej nie pokazali. No ale dzisiaj może pokażę. Znamy możliwy sposób argumentacji. No my ogólnie wiemy, że ta analiza prawna ma wadę, ponieważ jest ten problem zrzeczenia się rządu komunistycznego w 1953 roku. Ale panu powiem tak. Ja bym nawet poszedł na to, żeby stawiać wymagania wobec Niemców mimo pewnej wady prawnej, która tam jest, mówiąc analitycznie. Prawdopodobnie, bo my nie znamy jeszcze tego dokumentu. Ale nie widziałem dokumentacji historycznej, nie widziałem dokumentacji archiwalnej, która stoi za tym wnioskiem. Akurat ja zawodowo mógłbym na to też spojrzeć, no tak zawodowym okiem powiedzmy, jako aktywny historyk, badacz, który spędza dużo czasu w archiwach. Tego wszystkiego jeszcze nie zrobili. Pokłócili się, bo zapomnieliśmy jeszcze powiedzieć naszym słuchaczom, że właśnie odszedł z tego instytutu jego szef, profesor Musiał, który się pokłócił z radą tego instytutu i z premierem. No więc ale ja nie wiem, co oni dzisiaj pokażą. Raport będzie dzisiaj przedstawiony na zamku. Dowiemy się, a my musimy kończyć. Panie profesorze, dziękuję bardzo. Za wcześnie musimy kończyć. Jak zawsze. Pan profesor Cenia. Paweł Kowal, Koalicja Obywatelska. Dziękuję bardzo. Autopromocja. Bieżące decyzje i wydarzenia gospodarcze, zmiany w podatkach czy na rynku pracy, informacje o ubezpieczeniach społecznych to tematy podejmowane każdego dnia na antenie Polskiego Radia 24. Oceniane przez znakomitych ekspertów, omawiane tak, by pomóc każdemu w podejmowaniu codziennych decyzji. To wszystko w audycji Rządy Pieniądza. Rozmawiamy od poniedziałku do piątku, zaraz po godzinie 9:00. Anna Grabowska, zapraszam.
autopromocja. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Stanisław Janecki, a teraz pan profesor Marek Kornat, historyk z Polskiej Akademii Nauki Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Znawca i polityki niemieckiej, skądinąd. Dziękuję, panie profesorze, za książkę, biografię ministra Becka razem z profesorem Mariuszem Wołosem, bo jest świetna po prostu. Dziękuję. Dzisiaj raport o stratach wojennych. Spora część opozycji w Polsce i przedstawiciele władz niemieckich twierdzą, że ta sprawa jest właściwie zupełnie bez znaczenia, ponieważ w prawno-międzynarodowych kategoriach, skoro rząd PRL 23 sierpnia 1953 roku zrzekł się reparacji, to nie ma o czym mówić. No, choćby to, że zrzekł się wobec NRD i pod przymusem i nie wypełniono wszystkich dokumentów. Czy zatem nie ma sprawy, czy jednak sprawa jest? Wie pan, ja nie jestem prawnikiem, specjalistą od prawa międzynarodowego, ale podzielam całkowicie przekonanie, że to zrzeczenie się było wadliwe prawnie, a więc nieskuteczne, że dokonało się na rzecz NRD, a nie na rzecz Niemiec jako całości, choćby dlatego, że całych Niemiec nie było. Niemcy nie funkcjonowały w całości i moim zdaniem zrzeczenie się musi mieć w stosunkach międzynarodowych podobny charakter jak zrzeczenie się na przykład spadku w prawie cywilnym przez donatora. Po prostu chodzi o to, że muszą być dwie strony, a więc musi być ten, który się w tym wypadku zrzeka jakiegoś dobra i ten, który jest beneficjentem tegoż kroku. A więc sądzę, że to było zrzeczenie się nieskuteczne, a poza tym zagadnienie reparacyjne musi być pojmowane w ten sposób, że podmiotem są całe Niemcy, co wynika między innymi też z doświadczeń historycznych, jakimi było traktowanie Niemiec w kwestii reparacji za I wojnę światową. No i oczywiście dochodzi kwestia przymusu sowieckiego. To nie jest przecież działanie państwa suwerennego. Oczywiście to państwo miało zdolność do stwarzania skutków prawnych w stosunkach międzynarodowych, czy innymi słowy do zawierania umów. Tego nie można kwestionować, ale nie jest bez znaczenia, choćby w aspekcie moralnym, to, że przymus sowiecki dał o sobie znać w sposób bardzo jednoznaczny. No i nie jest przecież dla nikogo tajemnicą, że Sowieci rozpoczęli wówczas grę o Niemcy. No tak, bo to się działo po wydarzeniu, takim buncie w NRD i trzeba było trochę to społeczeństwo obłaskawić. Tak, a nawet mówi się w literaturze historycznej, pewnie w archiwach rosyjskich, postsowieckich na ten temat dałoby się znaleźć więcej, sporo materiału, mianowicie o pomysłach jeszcze w czasie krótkich rządów Berii w Związku Sowieckim, aby dokonać korekty granicy na Odrze i Nysie Łużyckiej, co byłoby no, dla Polski oczywiście katastrofalne, ale dla Sowietów rozgryte o Niemcy z pewnością atutem. To, co pan profesor mówi o granicy na Odrze i Nysie, przywodzi mi na myśl często podnoszony argument w Niemczech, że przecież formą reparacji było przyznanie Polsce przedwojennych niemieckich terenów, ale nie mówi się, że to była decyzja konferencji w Poczdamie, czyli konferencji mocarstw i to było rekompensata za utratę na wschodzie polskiego terytorium w wymiarze 178 tysięcy kilometrów, a te przyznane Polsce tereny to 101 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli 77 tysięcy kilometrów kwadratowych mniej niż miała druga Rzeczpospolita. To jest więcej niż łącznie obszar Belgii i Holandii. To jest prawie tyle, co Czechy. To jest niewiele mniej niż Węgry. To jest więcej niż obszar Irlandii. Więc dlaczego o tym się nie mówi i tak przeinacza te kwestie? No właśnie, należała Polska do koalicji
antyniemieckiej, czy też antyhitlerowskiej. Walczyła od pierwszego do ostatniego dnia w tej wojnie. W ogóle od polskiego non possumus wobec Hitlera ta wojna się przecież zaczęła, a wyszła terytorialnie pomniejszona, prawda? To też warto o tym mówić. A dlaczego się o tym nie mówi? No cóż, panują takie, zwłaszcza w stosunkach międzynarodowych, na arenie międzynarodowej może lepiej powiedzieć, narracje, że tak powiem, o Polsce w II wojnie światowej, iż tam właściwie wybrzmiewa co inne, coś zupełnie innego. Mówi się o w gruncie rzeczy przesunięciu Polski ze wschodu na zachód, bo taką metaforą się operuje. No oczywiście porusza się problem stosunków polsko-żydowskich, próbując wyciągnąć ten temat jako nadrzędny, a o takich sprawach właśnie jak to, że zwycięzca doznał pomniejszenia terytorialnego, się nie mówi po prostu. Jest jeszcze jedna ważna sprawa, panie profesorze. Niemcy chyba mieli cały czas poczucie, że sprawa reparacji nie jest załatwiona, skoro próbowali to wcisnąć do traktatu PRL-RFN z 7 grudnia 1970 roku. Gomułka się temu sprzeciwił. Były takie próby za czasów Gierka. To samo proponowano Stefanowi Olszowskiemu, ministrowi spraw zagranicznych wtedy, i on też się na to nie zgodził. No i ostatecznie przy okazji zjednoczenia Niemcy nie zawarły traktatu pokojowego, tylko układ 2+4, bo traktat pokojowy wymagałby rozwiązania kwestii reparacji, czyli w Niemczech była chyba świadomość tego, że sprawa reparacji nie jest załatwiona. Tak też sądzę, jak pan redaktor to ujął, mianowicie obydwa te przykłady są dobrymi argumentami na rzecz tezy, iż strona niemiecka najwidoczniej pojmowała w obydwu tych momentach zagadnienie reparacyjne jako niezałatwione w rozumieniu prawno-traktatowym. Dodajmy jeszcze może, że doktryna prawna Republiki Federalnej, taka, która jest wykładana z katedr prawa międzynarodowego, nie uznaje Poczdamu. To znaczy twierdzi, że umowa poczdamska jest po prostu porozumieniem trzech panów, można by powiedzieć, krótko mówiąc, szefów rządów mocarstw, którzy arbitralnie dzielili terytorium niemieckie. Oczywiście ta doktryna nie ma żadnego znaczenia dla nas, prawna, no bo cóż, no w Jałcie też przecież był układ trzech panów, a nie traktat. Jałta nie skończyła się traktatem, tylko oświadczeniem końcowym, a jakże doniosłe były skutki narzucenie Polsce linii Kerzona na wschodzie jako granicy, ustanowienie tak zwanego rządu tymczasowego jedności narodowej, który no, w gruncie rzeczy był rządem komunistycznym. Zatem to jest słaby argument, ale też warto o tym wspomnieć. To na koniec, bo mamy tylko pół minuty, czy warto ten raport przedstawić i czy może on być podstawą wniosku polskiego o reparacje ze strony Niemiec? Czy może być podstawą wniosku, to nie wiem, z przyczyny bardzo prostej, ja go nie czytałem. Należy zostawić to też do właściwego czasu. Kiedy on się ukaże, chętnie go przestudiuję. Sądzę natomiast, że opinia publiczna polska długo oczekiwała na taki krok, skoro temat ten był zapowiadany wielokrotnie i niewątpliwie raport ów powinien zawierać zarówno analizę historyczną, jak i prawno-międzynarodową, a ufam, że tak jest. Bardzo dziękuję. Pan profesor Marek Kornat, historyk z Polskiej Akademii Nauk Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, był gościem Polskiego Radia. Reklama. Mega okazje w Media Expert. Na przykład Smart TV Samsung 55 cali. Teraz za jedyne 1999. Super lekki laptop Huawei MateBook D15. Do pracy, nauki i rozrywki. Intel Core i5. Teraz za 2499. Taniej o 400 zł.
Dziś czeka nas kolejny słoneczny dzień. Termometry za oknem pokażą powyżej 25 stopni. Na takie prognozy musimy jeszcze poczekać. Przed nami sezon ciepłych ubrań, czapek, szalików i parasoli. Dlatego warto pomyśleć o odporności z kubkiem rozgrzewającej Glinowity. Glinowita to suplement diety z naturalnymi źródłami witaminy C, czarną porzeczką, czarnym bzem i maliną. Glinowita wspiera układ odpornościowy, rozgrzewa i pysznie smakuje. Glinowita. Zasmakuj w odporności. Zdrowit. Po reklamie. To jest poranek Polskiego Radia 24, 1 września, w czwartek. Minęła godzina 8. Czas na informacje dnia. Michał Walczyk. Mijają 83 lata od wybuchu II wojny światowej, uroczystości w Wieluniu i na gdańskim Westerplatte. Po południu poznamy raport na temat polskich strat wojennych. O dokumencie w Polskim Radiu mówił koordynator prac naukowców poseł PiS Arkadiusz Mularczyk. Na koniec odliczanie przed pierwszym dzwonkiem usłyszy go dziś prawie 5 milionów polskich uczniów. Prezydent i premier wspominają bohaterów września 1939 roku, a także poległych żołnierzy i bestialsko zamordowanych cywilów. 83 lata temu zaczęła się największa i najkrwawsza wojna w dziejach ludzkości. Śmierć poniosło około 60 milionów osób. Największe straty w ciągu 6 kolejnych lat poniosła Polska. Przypomniał o tym szef rządu, który przed świtem obecny był w podłódzkim Wieluniu. Miasto obecnie w województwie łódzkim zbombardowane zostało przez Niemców jako pierwsze. Całą tą historię trzeba zobaczyć właśnie od jej początku do samego końca, do niszczenia śladów. Musimy stać na straży prawdy, prawdy o przeszłości, właśnie także po to, aby budować przyszłość. Uczestnicy obchodów w Wieluniu mogli usłyszeć także przesłanie prezydenta Ukrainy. Wołodymyr Zełenski przypomniał, że podobnie jak 83 lata temu, ideologia pełna nienawiści znów próbuje zagarnąć Europę kosztem masowych mordów i terroru. Zrobimy wszystko, by Ukraińcy, Polacy i wszystkie narody Europy żyły w wolności. Zrobimy wszystko, by ranek 1 września, ranek 22 czerwca, ranek 24 lutego nie powtórzyły się. Zrobimy wszystko, by nienawiść ostatecznie przegrała. Ukraiński przywódca podziękował Polsce za wsparcie w walce z rosyjskim najeźdźcą. A na gdańskim Westerplatte przed wschodem słońca bohaterską obronę półwyspu wspominał prezydent Andrzej Duda. Spotykamy się po to, by wspomnieć, upamiętnić, oddać hołd pomordowanym i poległym, a także po raz kolejny ostrzec świat, by nigdy nie powtórzyło się już to, co było najstraszliwszym kataklizmem XX wieku. W rocznicę rozpoczęcia II wojny światowej obchodzimy Dzień Weterana Walk o Niepodległość Rzeczypospolitej. Centralne uroczystości odbędą się o godzinie 11 na Placu Piłsudskiego w Warszawie. Po wielu latach pracy naukowców, rzeczoznawców i ekonomistów światło dzienne ujrzy raport na temat polskich strat wojennych. Trzyczęściowy dokument zaprezentowany zostanie o godzinie 13 na Zamku Królewskim w Warszawie. Co znajdzie się w raporcie, wyjaśniał w programie pierwszym Polskiego Radia koordynator prac poseł Prawa i Sprawiedliwości Arkadiusz Mularczyk. Pierwszy tom to jest właśnie szacunek strat demograficznych i materialnych. Drugi tom raportu to jest dokumentacja fotograficzna, gdzie prezentujemy lata agresji wojennej i okupacji na zdjęciach, które są naprawdę brutalne, pokazują realia wojny. I trzeci tom raportu jest to indeks miejscowości, rejestr miejscowości, który został opracowany przez Główną Komisję Ścigania Zbrodni Hitlerowskich, który zawiera rejestr ponad 9200 miejscowości, gdzie dochodziło do mordów na Polakach, egzekucji, pacyfikacji. W raporcie podana została także konkretna kwota należnych Polsce odszkodowań od Niemiec. Specjalną stronę internetową bezprzedawnienia.polskieradio.pl uruchamia portal Polskiego Radia. Pod tym adresem zebrano dokumentację strat, jakie nasz kraj poniósł w wyniku niemieckiej i rosyjskiej agresji. W informacjach dnia niepokojące doniesienia z Ukrainy. Od godziny 5 nad ranem Rosjanie za pomocą moździerzy i karabinów maszynowych prowadzą ostrzał miejscowości Energodar w obwodzie zaporoskim. Znajduje się tu największa w Europie elektrownia atomowa. W kierunku siłowni udaje się misja Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej. Do tej sprawy będziemy wracać w kolejnych informacjach dnia. A teraz zmieniamy temat. Przybory szkolne powinny być już w znacznej części skompletowane, a odświętne ubranie wisieć na wieszaku.
Prawie 5 milionów uczniów na galowo rozpoczyna rok szkolny. 380 tysięcy z nich w ławkach usiądzie pierwszy raz w życiu i usłyszy szkolny dzwonek. Na starszych czeka szereg zmian. Więcej Katarzyna Ingram. Po 2 miesiącach wakacji czas na naukę i szkolne obowiązki. Niezbyt cieszę się, że kończą się wakacje. Denerwuję się trochę, bo idę do nowej szkoły. Nie cieszę się, że się skończyły wakacje, bo bardzo tęsknię za ludźmi z obozu. Od nowego roku szkolnego uczniowie szkół ponadpodstawowych będą się uczyli nowego przedmiotu – historia i teraźniejszość. Zastąpi on wiedzę o społeczeństwie. W ramach przedmiotu edukacja dla bezpieczeństwa będą zajęcia związane z przygotowaniem do strzelania, mówi wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Część teoretyczna w szkole podstawowej, część praktyczna w szkole średniej. Ogólnopolska inauguracja nowego roku szkolnego z udziałem pary prezydenckiej odbędzie się w Zespole Szkół, Szkoła Podstawowa i Liceum Ogólnokształcące imienia Szarych Szeregów w Tarczynie. Katarzyna Ingram, Polskie Radio. Rodzice uczniów do 30 listopada mogą ubiegać się o wsparcie materialne z programu Dobry Start. Na zakup podręczników, zeszytów czy przyborów do pisania przeznaczono po 300 zł. Niezbędnych formalności dopełniło dotąd ponad 4 miliony rodziców i opiekunów. Mamy pogodny, ale chłodny poranek. Gęste mgły występują w obszarach podgórskich. Pierwszy dzień września zapowiada się na ogół słoneczny, a chmury, deszcz oraz lokalna burza wystąpią tylko nad morzem. W najcieplejszym momencie dnia będzie od 19 stopni na północy oraz w górach do 23 na Podkarpaciu. Wieje słaby wiatr z północy. Ciśnienie nieznacznie się waha. W Warszawie barometry pokazują 1007 hektopaskali. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. I taki nieco chłodny, albo jak niektórzy wolą rześki, poranek 1 września. Tu Polskie Radio 24, informacyjna antena Polskiego Radia. Ten dzień będzie trwał 13 godzin i 35 minut. Słońce w Warszawie zajdzie 26 minut po godzinie 19. A imieniny obchodzą dzisiaj Bronisław, Alicja, Anna oraz August. Czas na kolejne rozmowy poranka, 7 minut po 8. Dwie strony. Stanisław Janecki, witam w Polskim Radiu panią Martę Kubiak, posłankę Prawa i Sprawiedliwości. Dzień dobry. Witam serdecznie, dzień dobry. I równie gorąco witam pana Marka Balta, eurodeputowanego Lewicy. Dzień dobry. Witam serdecznie państwa. Ponieważ dzisiaj jest 1 września i nie tylko 83. rocznica napaści Niemiec na Polskę, ale też czas, kiedy będzie przedstawiony raport o stratach wojennych, chciałbym państwa zapytać o coś, co obserwuję. Jak przeglądam niemieckie media, czytam je dość uważnie, że tuż przed 1 września znalazło się w Niemczech mnóstwo nieprzyjaznych Polsce wypowiedzi i tekstów, łącznie z wystąpieniem kanclerza Olafa Scholza, w którym nie tylko mówił o praworządności w Polsce, ale także o antysemityzmie Polaków. Wrócimy jeszcze do tego, czy to może być forma osłabienia wymowy tego raportu, który jest przygotowany i tego wszystkiego, co będzie refleksją po 1 września i czy to jest stosowne ze strony akurat kanclerza Niemiec, żeby takie rzeczy o Polsce i Polakach mówić, pani Marta Kubiak? No to jest, panie redaktorze, ewidentnie działanie poniżej pasa, tak jak pan był uprzejmy powiedzieć, ewidentnie ma to osłabić publikację tego ważnego raportu przygotowywanego przez bardzo długi okres czasu. Wymagał również nakłady pracy kilkunastu specjalistów. Wiemy, że dzisiaj o 13 będzie ogłoszenie. Będą 3 tomy. Pierwszy będzie opisywał szacowanie strat demograficznych i materialnych. Drugi będzie zawierał dokumentację, która będzie ukazywać brutalność okupacji. Natomiast trzeci to będzie rejestr miejsc zbrodni i egzekucji i mam tutaj nadzieję, że rzeczywiście ten właśnie raport doprowadzi do tego, że w końcu Niemcy zaczną mówić innym tonem, jeżeli chodzi o reparacje wojenne, bo przecież nigdy nie dostaliśmy tak naprawdę, nie zostaliśmy zapłacone za te straty nie tylko demograficzne, ale również materialne, przecież praktycznie zrównano nas z ziemią. Mało tego, przecież dzięki temu, że nas ograbiono, no to dzisiaj Niemcy przecież mają takie PKB, jakie mają, a gdyby nie wymordowani ludzie podczas wojny, dzisiaj być może nasze PKB byłoby, nawet nie być może, tylko na pewno
nasze PKB teraz byłoby zupełnie inne, więc mam nadzieję, że tutaj będzie to w końcu temat do tego, aby zacząć rzeczywiście poważne rozmowy na temat reparacji. Do stosunku do tego ewentualnego raportu i kwestii reparacji jeszcze wrócimy, ale pana Marka Balta chciałem zapytać, czy jest stosowne w ustach kanclerza Niemiec zarzucanie Polakom antysemityzmu akurat w rocznicę napaści niemieckiej na Polskę i w związku z tym, co Niemcy wyprawiali z Żydami na terytorium Polski, bo to nie tylko polskimi Żydami, ale tymi zwiezionymi z innych krajów do obozów zagłady, do Auschwitz, do Treblinki, do Bełżca i tak dalej. Jeśli, bo znowu zajrzałem do niemieckich mediów i raportów tamtejszego MSW, aktów antysemickich w Niemczech jest jakieś 100 razy więcej niż w Polsce. Panie redaktorze, na początek chciałem pozdrowić wszystkie dzieci i młodzież, które idą dzisiaj do szkoły, bo dzisiaj 1 września i również pierwszy dzień szkoły, więc życzę im połamania długopisów, ołówków i dobrych wyników w szkole. Jak pan poseł pamięta, pierwszy dzień to zawsze jest taki zapoznawczy. No ja wiem, ale to też okazja, żeby pożyczyć zwłaszcza tym pierwszoklasistom powodzenia w szkole, bo dla nich to wielki dzień w życiu. A wracając do naszego głównego tematu. Ja myślę, że to, co dzisiaj dzieje się w Niemczech, te wypowiedzi o Polsce, są również pokłosiem wypowiedzi polskich polityków, którzy w sposób werbalny bardzo często nie przebierają w słowach, krytykują Niemców, a za też ich błędy oczywiście, ale w polityce, zwłaszcza w dyplomacji, powinno się używać innych narzędzi, a nie dawania popysku za przeproszeniem. A dzisiaj wypowiedzi bardzo często polskich polityków prawicy, polskiego premiera, to jest dawanie Niemcom popysku, takie publiczne. I kto sieje wiatr, ten zbiera burzę. Niemcy oczywiście się pokajają, ale będą to pamiętali. Bo każdy tak działa, bez względu na to, czy jest Niemcem, czy Polakiem, czy Czechem, czy Amerykaninem. Nikt nie lubi być publicznie bity po pysku. Jeśli chodzi o te wypowiedzi kanclerza Scholza, to ja to bym odbierał właśnie w ten sposób, że jest to zwracanie uwagi, że Polska w innych miejscach popełnia poważne błędy, które nie będą przez Unię Europejską tolerowane. I to jest w mojej ocenie gra odwetowa. A czy to nie jest wyłgiwanie nie się nic wspólnego, wyłgiwanie się od odpowiedzialności? Oczywiście, że tak. Nie wydaje mi się, żeby to było uchylanie się odpowiedzialności. Niemcy czują odpowiedzialność za wybuch II wojny światowej, za ofiary. Zwłaszcza też, że oni jeżdżą w różne miejsca i mówią o tych ofiarach, których dokonali. Nawet przecież był kanclerz Scholz w Czechach i również o tym przypomniał, że przez Niemców Czesi też doznali największych strat i największych problemów i Niemcy w całej Europie sprawili dramatyczną rzecz. Ale panie pośle, nie ma drugiego takiego państwa w Europie, wśród uczestników wojny, które by poniosło takie straty ludzkie i materialne zarazem i nie dostało zadośćuczynienia za to, bo owszem, to jest równowartość jakichś 6 miliardów złotych różnych takich uników, w wyniku uników i udawania, że rekompensuje się szczególnie osobom pokrzywdzonym, robotnikom przymusowym, ofiarom eksperymentów, więźniom obozów koncentracyjnych, ale tak naprawdę Niemcy nigdy nie chciały zawrzeć traktatu pokojowego, w którym musiałyby się odnieść do reparacji. Panie redaktorze, nie zapominajmy też o ziemiach odzyskanych, czyli całych ziemiach zachodnich, które w Polsce nie były przez 800 czy 900 lat, jako stare ziemie piastowskie zostały przyłączone do Polski. Ale to jest rekompensata za straty na wschodzie. Straciliśmy 178 tysięcy kilometrów kwadratowych, 48% przedwojennego terytorium. Ja rozumiem, to jest rekompensata za straty na wschodzie, czyli jeśli pan mi coś zabrał, to pani mi ma coś oddać. Nie, ale to jak ktoś rozpętuje wojnę, która zmienia granice,
rodzice, to ponosi tego konsekwencje i za to płaci. No właśnie, to też są w reparacje, w wyniku których to nie są reparacje. Polska otrzymała bardzo znaczne tereny na ziemiach zachodnich. Nie otrzymała, bo w efekcie straciliśmy 77 tysięcy kilometrów kwadratowych, czyli więcej niż terytorium Irlandii, Belgii i Holandii razem wziętych. Na rzecz Białorusi, Ukrainy. Nie naszą wolą, tylko decyzją mocarstw. No tak, ale nie decyzją Niemiec, bo Niemcy przegrały wojnę. Bo podpisały bezwarunkową kapitulację. No tak, bezwarunkową. Ja rozumiem. Zdaję sobie z tego sprawę, ale na ten problem rozmawiajmy całościowo, patrząc na cały przebieg postępowania po II wojnie światowej. A nie tylko wyrywkowo, bo jeżeli będziemy patrzyli wyrywkowo, to znowuż będziemy nieuczciwi, niesprawiedliwi i będziemy narażeni na krytykę z innej strony. No to do pani Marty Kubiak, no chyba jeśli jesteśmy pokrzywdzeni, jako państwo w obozie zwycięzców, tracimy 77 tysięcy kilometrów kwadratowych terytorium, to jak tu mówić o adekwatnych rekompensatach i o tym, że to można zaliczyć do reparacji. W Niemczech jest podnoszony ten argument, ale przecież to nie Polska wymusiła tę sytuację, tylko mocarstwa w Poczdamie. Niemcy wprawdzie Poczdamu specjalnie prawnie nie uznają, ale fakty są faktami. No dokładnie, panie redaktorze. No tutaj nie dziwi mnie w sumie to, że pan poseł tak namiętnie broni Niemiec, a dla ciekawości powiem tylko panom, że Niemcy zapłaciły ostatnią transzę odszkodowań, jeżeli chodzi o wysokości 70 milionów euro na konta rządów Francji i Wielkiej Brytanii, ale uwaga, za pierwszą to było wojnę w 2010 roku, ale dopiero za pierwszą wojnę, dokładnie panie redaktorze, za pierwszą wojnę światową. Więc tutaj oczywiście, że Niemcy będą się bronić jak tylko możliwe. Oczywiście, że dla nich gwarantem niepodejmowania ze strony Polski tematu reparacji będzie sytuacja w momencie, a mianowicie taka, gdzie Prawo i Sprawiedliwość nie będzie rządziło. Natomiast co do tego, jak pan poseł był uprzejmy powiedzieć, dawania w pysk Niemcom. No jeżeli chodzi, panie pośle, o Unię Europejską, to jak na razie, no to tutaj chyba nie jesteśmy do końca uczciwi i nie mówi pan wszystkiego, dlatego że jeżeli chodzi o wszystkie generalnie sytuacje, które mamy z Unią Europejską, no to niestety jest pan eurodeputowanym i pan doskonale wie, jak to wygląda, że to nie chodzi tutaj o przestrzeganie traktatów, o przestrzeganie prawa, tylko to jest po prostu wszystko gra polityczna i że nie podoba się rząd, który jest, tylko chodzi o to, żeby ten rząd odsunąć od władzy i wówczas, tak jak to niektórzy politycy twierdzą z opozycji, będą środki odmrożone, bo dzięki temu, że my jesteśmy przy władzy, to oni teraz te środki mrożą. Więc tutaj proszę naprawdę trzymać się faktów i mówić jak jest. Zresztą jest pan najbliżej tego, więc pan doskonale wie, jak to wygląda. Przynajmniej powinien pan wiedzieć. Pani poseł, jeśli mogę krótko. No ja widzę, że pani jest zwolenniczką teorii efektu motyla. Ale to nie jest prawda, że jak przyjdzie inny rząd na koniec 2023 roku, to pieniądze zostaną odmrożone, bo chcę pani powiedzieć, że część funduszy trzeba aplikować już, bo inaczej jeśli się po nie nie wystąpi i nie zrealizuje się inwestycji i się ich nie rozliczy, to w 2023 roku przepadną bezpowrotnie. I tak naprawdę to, co robicie jako Prawo i Sprawiedliwość, jest zamachem na pieniądze, którymi tak bardzo chwalił się Mateusz Morawiecki na tych billboardach, że załatwił tyle miliardów dla Polski. Guzik załatwił i w mojej ocenie nie chcecie tych pieniędzy, bo nie spełniacie kamieni milowych, na które sami żeście się umówili. Oczywiście spełniamy. Co pan za bzdury opowiada? O czym pani mówi. Ja nie bronię Niemców, bo oni popełnili straszne zbrodnie. W mojej rodzinie wiele osób zostało zamordowanych i wiele osób spędziło wiele lat w obozach koncentracyjnych. Absolutnie ich nie bronię, ale realizując nawet szczytne cele, używacie narzędzi po prostu prostackich, które w normalnej dyplomacji są niedopuszczalne. A dlaczego polscy politycy, Polacy mieliby się przejmować komfortem Niemców, którzy ponoszą winę, bo są prawnym spadkobiercą III Rzeszy? Dlaczego my mamy dbać o komfort psychiczny Niemców?
No panie redaktorze, jeżeli coś próbujemy uzyskać po 70 latach od wnuków osób, które były bezwzględnie winne, to dobrze by było, żebyśmy to robili na poziomie jakiejś rozwagi, jakiejś dyplomacji, a nie na poziomie po prostu prostackim. Wyzywając ludzi, na pewno się od nich nic nie uzyska. No proszę sobie wyobrazić, że teraz ja od pana coś chcę i przyjdę i pana zwyzywam, pana poniżę, będę pana obrażał, to już na pewno od pana to uzyskam, co chcę. No tak, ale to nie jest kwestia w takich kategoriach, tylko czy są podstawy prawne i czy to zostało to dokonane. Jakiegoś kompromisu. No ale jeśli ktoś ukradł moje mienie, panie pośle, albo zniszczył mi dom, to niezależnie od tego, czy ja będę wobec niego uprzejmy, czy nie, to jest strata, którą ktoś powinien zrekompensować. Wtedy idę do sądu, a nie obrażam i nie wyzywam. Wtedy idę do sądu, a nie obrażam i nie wyzywam. Pani Marta Jeżeli Kubiak. Ktoś mi coś ukradł, to idę do sądu, a nie obrażam i nie wyzywam. Redaktorze, no ewidentnie, jeżeli chodzi o sytuację w Brukseli, no to przecież to nie my, panie pośle, donosimy na własny kraj i to nie my domagamy się co chwilę rezolucji, debat i różnych innych kwestii. Dlaczego państwo, będąc europosłami, nie domagacie się tego, żeby w końcu w Brukseli rozmawiano na tym, kiedy w końcu wypłacą Polsce KPO, bo przecież wszystkie, doskonale pan wie, że wszystkie kamienie milowe zostały spełnione, że nie było żadnych ze strony Komisji Europejskiej zarzutów, ale no niestety mamy teraz sytuację taką, że w trakcie gry zmieniane są reguły, tak? No i tylko dlatego właśnie, żeby znowu Polskę dokopać. Natomiast no panie pośle, no to niech pan, to ja już nie rozumiem panie redaktorze, czy pan poseł chce tych reparacji i będzie pracował na rzecz tego, aby te reparacje nam wypłacić, czy nie? Pani poseł, najpierw to premier musi złożyć wniosek o wypłatę pieniędzy. A dopiero wtedy, jak złoży wniosek, będziemy się pytali, kiedy pieniądze zostaną wypłacone. A proszę się zapytać swojego premiera, kiedy złoży wniosek o wypłatę środków, bo widzę, że pani trochę jest niedoinformowana. A jeśli chodzi o reparacje, widzę, oczywiście pan Polsce się należą reparacje, bo ostatnio ale pan było, premier żeby, powiedział, ale kiedy dobrze by było, ale ja pani wniosek. Nie przeszkadzałem. Proszę naprawdę się uspokoić. Ja pani nie przeszkadzałem. My potrzebujemy poważnego wniosku, dobrze udokumentowanego, merytorycznie przygotowanego i mam nadzieję, że te 7 lat, które pan Mularczyk spędził na przygotowaniu tego wniosku, to doprowadzą do tego, że ten wniosek będzie merytorycznie uzasadniony, a nie będzie nas wystawiał na jakieś pośmiewisko. I tego sobie bardzo życzę i pani tak samo. Pan Mularczyk, to malutkie wyjaśnienie, że powiedział, że wniosek to jest kwestia polityków i rządu, on przygotował tylko raport. To jest przygotowanie raportu. Teraz następna kwestia. Następna kwestia. No ale pan poseł widać nie rozumie. Następna kwestia, która i ujawniła się na kampusie Polska Przyszłości i w wypowiedziach różnych polityków. Czy my właściwie, na przykład opozycja, chce zakazu wydawania wiz Rosjanom? Bo pan Rafał Trzaskowski i pan Radosław Sikorski na tej imprezie, która skończyła się wczoraj, powiedzieli, że to jest nieadekwatny środek, że tym się niewiele osiągnie. Rosjanie, pani Hanna Gronkiewicz-Waltz, a jednocześnie była w Pradze posiedzenie ministrów spraw zagranicznych Unii Europejskiej, którzy podjęli decyzję o tym, że te wszystkie ułatwienia, bo tu chodzi o te ułatwienia, które Rosjanie mieli w podróżowaniu po Unii Europejskiej, zostaną zatrzymane i cofnięte. Czy my także kwestią stosunku do wiz do Rosjan powinniśmy grać? Czy tu nie powinno być jednolite stanowisko, skoro dzięki temu możemy coś uzyskać? Co jest złego w cofnięciu tych przywilejów i czego Rosjanie by się mogli nauczyć, czego nie nauczyli się przez ostatnie 30 lat? Pani Marta Kubiak. No przede wszystkim, panie redaktorze, to jest prosta sprawa, bo uważam, że w tej kwestii powinniśmy, jak w różnych innych kwestiach, mówić jednym głosem. No nie może być takiej sytuacji, że Putin rozpętał wojnę na Ukrainie, a Rosjanie, w związku z tym, że kilkanaście firm luksusowych tak zwanych wycofało swoje sklepy i pozamykało je w Rosji, może sobie wsiadając do prywatnego samolotu pojechać gdziekolwiek, chociażby do Hiszpanii i tam, prawda, korzystając jeszcze z kurortów, zakupić sobie taką odzież. No i jednocześnie mówiąc, aha, no dobrze, no to wszystko jest fajnie, nie ma żadnej wojny, wspierajmy dalej Putina, bo on tak dobrze rządzi. No nie może być tak. No,
Całe społeczeństwo, moim zdaniem, musi odczuć to, że ta wojna jest i tutaj absolutnie, moim zdaniem, temat wiz powinien nas połączyć. Mam nadzieję, że tak się stanie. Pan poseł Marek Bald, no bo coraz więcej osób widzi, że to, co miałoby być przy tej okazji załatwione, czyli możliwość ucieczki z Rosji albo emigracji tych, którzy sprzeciwiają się Putinowi, ta droga nie jest ograniczona, no bo wizy humanitarne są wydawane. To wieloma innymi sposobami można załatwić. Dlaczego zatem jest taki opór, szczególnie w Niemczech, ale także w niektórych polskich kręgach, przed tym zakazem wydawania wiz dla Rosjan? Myślę, że to jest związane trochę z brakiem zrozumienia. Mnie nie trzeba przekonywać do zakazu wiz dla Rosjan. Ja apelowałem o ten zakaz wiz już w momencie, kiedy Unia Europejska wprowadzała zakaz podróżowania samolotami i innymi środkami transportu przez Unię Europejską dla Rosjan. Jestem za bezwzględnym wprowadzeniem zakazu tych turystycznych wiz dla Rosjan, ale nie z powodu takiego, żeby robić im na złość, ale z powodu bezpieczeństwa. Po prostu ja nie chcę być w jednym hotelu, w jednym pociągu, w jednym muzeum z bandytą, który kilka tygodni wcześniej mordował ludzi w Ukrainie. Bo przecież ci żołnierze po tych misjach, część tych żołnierzy wraca do Rosji i później może bez problemu jechać na wakacje do Unii Europejskiej. Ja nie chcę być... I to jest też pewnego typu nagroda dla nich ze strony Putina. Przyjeżdżali do Europy. Nie chcę, żeby oni byli tutaj. I to nie tylko... I z jednego powodu takiego po prostu czysto ludzkiego. Nie chcę być z bandytami w jednym miejscu. Nie chcę, żeby oni mogli przyjeżdżać do Unii Europejskiej. A drugi powód to taki, że oni mordowali tam dzieci, kobiety, ludzi, niszczyli prywatny majątek. I część z Ukraińców może po pewnym czasie wrócić do pustego domu i pomyśleć, że będą chcieli dokonać odwetu. Ja nie chciałbym być znowuż w hotelu, w którym będą Rosjanie, którzy mogą stać się celem takich odwetów. Ja tego nie pochwalam, ale wiem, jak wygląda świat i jak wygląda życie. I ludzie, którym zamordowano dzieci, bliskich, zniszczono całe życie, mogą szukać odwetu. I ja nie chciałbym, żeby Unia Europejska stała się miejscem dokonywania takich odwetów. Dlatego uważam, że Rosjanie nie powinni wjeżdżać do Unii Europejskiej. I tą dyskusję będziemy jeszcze prowadzić, bo uważam, że nie tylko te ograniczenia powinny być cofnięte, które są dzisiaj, ale powinny być dużo mocniejsze restrykcje nałożone na Rosjan, jeśli chodzi o wjazd do Unii Europejskiej. Słyszymy o tym, że część turystów robi zdjęcia infrastrukturze krytycznej. Część turystów próbuje robić dezinformację na terenie Unii Europejskiej. Nie życzę sobie, żeby takie rzeczy miały miejsce. Będę rozmawiał z kolegami z mojej frakcji politycznej, żebyśmy bardzo mocno wspierali dokonanie ograniczeń przyjazdów Rosjan do Unii Europejskiej. Bardzo Państwu dziękuję. Czas nam się skończył. Pani Marta Kubiak, posłanka Prawa i Sprawiedliwości. Dziękuję. Pan Marek Bald, eurodeputowany Lewicy. Dziękuję Państwu. Reklama. Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz. Marian, ty słyszałeś? No. A my tyle rzeczy musimy młodemu na ten nowy rok szkolny kupić. No widzisz, Barbara, w Media Expert mają teraz specjalną ofertę na powrót do szkoły. To i tablet, i smartfon, czy słuchawki, albo laptop. O, laptop dostaniemy w super niskiej cenie. A to super, Marian, no to wszystko młodemu w Media Expert kupimy. No a jak? Bo w Media Expert taniej masz. A wiecie, że moją babcię łapało kiedyś straszne kurcze i skarżyła się na okrążenie? Skarbie, nie kurcze, tylko skurcze. I nie na okrążenie, tylko na krążenie. Ale na szczęście pomógł mi Zdrowit Skurcz Senior. Suplement diety Zdrowit Skurcz Senior zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. Zdrowit Skurcz Senior. Stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Zdrowit. Mam na imię Kuba. Jestem pływakiem. Dzięki innowacjom współfinansowanym z funduszy europejskich placówki medyczne stają się przyjazne dla osób z niepełnosprawnościami. Projekt Dostępność Plus dla Zdrowia jest współfinansowany z funduszy europejskich. Po reklamie. Autopromocja.
Narodowe czytanie 2022. Lekturą 11 odsłony będą ballady i romanse Adama Mickiewicza. Rękawiczka. Emrod przeskoczył zapory, idzie pomiędzy potwory, śmiało rękawiczkę bierze, dziwią się panie, dziwią się rycerze, a on w zwycięskiej chwale wstępuje na krużganki, tam od radośnej witany kochanki, rycerz jej w oczy rękawiczkę rzucił, pani, twych dzięków nie trzeba mi wcale. To rzekł i poszedł, i więcej nie wrócił. Narodowe czytanie z udziałem pary prezydenckiej, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, pana Andrzeja Dudy oraz małżonki prezydenta, pani Agaty Kornhauser-Dudy. Zapraszam słuchaczy Polskiego Radia na narodowe czytanie ballad i romansów Adama Mickiewicza w sobotę, 3 września. Warszawa, Ogród Saski od godziny 12. Transmisje z wydarzenia na naszych antenach od 12.01, od 13.02, od 14.03. Transmisja wideo na polskieradio.pl. Autopromocja. A my w Polskim Radiu 24 i wdzięków, i dźwięków potrzebujemy. No to proszę bardzo, czas na informację dnia. Michał Walczyk. Z udziałem przedstawicieli najwyższych władz państwa w Wieluniu i na Westerplatte przed świtem odbyły się uroczystości w 83. rocznicę wybuchu II wojny światowej. Druga wojna światowa położyła się cieniem dla Polaków na dziesięciolecia, podkreślał na Westerplatte prezydent Andrzej Duda. W swoim wystąpieniu nawiązał do trwającej od ponad pół roku rosyjskiej agresji na Ukrainie. Rosja wraca do imperialistycznych pragnień, aby górować nad innymi narodami, podkreślał prezydent. Czołgi, artyleria i samoloty brutalnie burzące budynki, w których mieszkają zwykli ludzie. To musi zostać zatrzymane. My, Polacy, wiemy i rozumiemy to doskonale. Dlatego czynimy wszystko, by pomóc w obronie naszym ukraińskim sąsiadom i by pomóc tym wszystkim, którzy przed tą wojną uciekają, ratując swoje życie. Dlatego wzywamy dzisiaj wszystkich naszych sojuszników i cały świat, cały czas nieprzerwanie, by pomóc Ukrainie i zatrzymać rosyjski imperializm. Przy lotnisku w Jasionce niedaleko Rzeszowa powstał Medevac Hub, który będzie wykorzystywany do szybkiego rozmieszczania ukraińskich pacjentów do krajów Unii Europejskiej. Otwarcie medycznego hubu zaplanowano na dzisiaj. Wezmą w nim udział ministrowie zdrowia Polski i Ukrainy, a także unijny komisarz do spraw zarządzania kryzysowego Janez Lenarcic. Po południu rząd przedstawi raport o stratach Polski podczas II wojny światowej. W dokumencie zostaną uwzględnione zniszczenia polskich miast, infrastruktury i przemysłu oraz utracony potencjał ekonomiczny związany z zamordowaniem milionów polskich obywateli. O tym, jak duże były straty wojenne, mówił w programie pierwszym Polskiego Radia profesor Mirosław Kłusek z Instytutu Strat Wojennych. Jeżeli byśmy to waloryzowali tym najniższym wskaźnikiem waloryzacji, czyli dolarem amerykańskim, ja mówię to w skrócie dolarem amerykańskim, bo to jest kwestia, CPI to się nazywa, to powinno to być w granicach około 150 miliardów złotych współczesnych. Zdaniem profesora Kłuska nasz kraj powinien ubiegać się o zwrot majątku utraconego podczas II wojny światowej. Jak przypomniał, do tej pory Polska nie odzyskała pieniędzy przejętych przez Niemcy po agresji we wrześniu w 1939 roku. Po dwumiesięcznych wakacjach do podstawówek, liceów i techników wracają uczniowie. Rozpoczyna się nowy rok szkolny. W ostatnich dniach głośno było o brakach nauczycieli w wielu szkołach. Pytany na naszej antenie o skalę tego problemu, minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek odpowiedział. Jest 700 tysięcy nauczycieli, czyli to jest poniżej 1% ewentualnych wakatów czy braków kadrowych. 99% to są absolutnie etaty zapełnione. W wielu szkołach leżą podania o przyjęcie do pracy nauczycieli i nie ma miejsc dla nauczycieli. Według wiceszefa resortu edukacji i nauki Tomasza Rzymkowskiego w szkołach brakuje około 16 tysięcy nauczycieli oraz 2 tysięcy pedagogów i psychologów. Pogodny poranek w Warszawie, podobnie jest w większości regionów kraju. W ciągu dnia też będzie sporo słońca, ale chwilami przybędzie chmur. Miejscami na północy kraju przelotne opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na Suwalszczyźnie i w obszarach podgórskich do około 20 stopni w centrum i do 22 na Podkarpaciu. Z północy i północnego wschodu będzie wiał słaby i umiarkowany wiatr. Czasami będzie porywisty.
teraz czas na sport. Przy mikrofonie Krzysztof Kuzak. Znamy już rywala polskich siatkarzy w 1/8 finału Mistrzostw Świata, które rozgrywane są w Polsce i w Słowenii. W niedzielę biało-czerwoni zagrają w Gliwicach z Tunezją. W innych parach rywalizować będą Stany Zjednoczone z Turcją, Serbia z Argentyną, Brazylia z Iranem, Słowenia z Niemcami, Holandia z Ukrainą, Włochy z Kubą i Francja z Japonią. Mistrza poznamy 11 września. Finał odbędzie się w katowickim Spodku, a przypomnę, że tytułu drugi raz z rzędu bronią Polacy. Serena Williams awansowała do trzeciej rundy tenisowego wielkoszlemowego US Open. Amerykanka, która 6 razy była najlepsza w nowojorskim turnieju, a w sumie w singlu ma 23 wielkoszlemowe triumfy, pokonała wiceliderkę światowego rankingu Annette Kontaveit z Estonii 7-6, 2-6, 6-2. Williams, która 26 września skończy 41 lat, zapowiadała, że będzie to jej ostatni występ w Nowym Jorku. Dziś o trzecią rundę zagrają Iga Świątek i Hubert Hurkacz. Liderka światowego rankingu spotka się z Amerykanką Sloane Stephens, a wrocławianin sklasyfikowany na 10 miejscu wśród tenisistów z Białorusinem Ilią Iwaszką. Piłkarze Lecha Poznań odnieśli drugie zwycięstwo w sezonie w zaległym spotkaniu z 6 kolejki. Mistrzowie Polski pokonali w Gdańsku Lechię 3-0, mówi szkoleniowiec kolejorza Holender John van den Brom. Jestem bardzo szczęśliwy, ponieważ widziałem fantastyczną grę Lecha. Kontrolowaliśmy mecz od początku do końca, strzeliliśmy piękne gole w odpowiednim momencie i dlatego wygraliśmy. Po tym spotkaniu pracę stracił trener Lechi Tomasz Kaczmarek. Była to 4 z rzędu porażka gdańszczan, którzy spadli na ostatnie miejsce w tabeli. Grano także w Częstochowie. Raków również w zaległym spotkaniu z 6 kolejki Ekstraklasy wygrał z Pogonią Szczecin 1-0. Liderem jest Wisła Płock, która ma punkt przewagi nad Legią Warszawa i 2 punkty nad Rakowem i Pogonią. A ponownie o sporcie o 12.33. Polskie Radio 24. Słowem wszystko. Reklama. Bo w Media Ekspert taniej ma. Mega okazje w Media Ekspert. Na przykład czarna lodówka Samsung z podajnikiem wody. Cicha praca, teraz taniej o 300 zł. Smartfon Samsung Galaxy A32. Poczwórny aparat, teraz za jedne 999. Taniej o 300 zł. A po spacerze zajrzymy do apteki pozdrowić Skurcz Senior. Elu, jest tyle środków na skurcze, a ty ciągle stosujesz ten jeden. Dlaczego? To proste. Zdrowit Skurcz Senior to kompleksowa pomoc. Zawiera magnez, potas i ekstrakt z głogu. Nie tylko wspiera pracę mięśni, ale wpływa też na prawidłowe ciśnienie i wspomaga krążenie krwi. To suplement diety stworzony z myślą o potrzebach seniorów. Przekonałaś mnie. Chodźmy do apteki pozdrowit Skurcz Senior. Zdrowit. Po reklamie. Autopromocja. Obywatele, ciężki był dzień dzisiejszy. Hashtag bez przedawnienia. Zniszczony kraj, pomordowani ludzie, rozgrabione dzieła sztuki, zburzona gospodarka. Straty wojenne nie są dla nas wyłącznie wspomnieniem historycznym. Raporty, informacje, analizy, komentarze w specjalnym serwisie internetowym bez przedawnienia polskieradio.pl. Autopromocja. To jest poranek Polskiego Radia 24. Zaraz Państwu oddam głos. Momencik. Debata poranka już właściwie zaczęła się poza anteną, ale Państwo muszą jej przecież wysłuchać przed odbiornikami, więc oficjalnie zaczynamy. 22 minuty do 9. Debata poranka. Stanisław Janecki, witam publicystów. Agatona Kozińskiego, dzień dobry. Dzień dobry. Jerzego Mosania, Fundacja Fibre, dzień dobry. Dzień dobry. I Tomasza Sakiewicza, zdalnie, Gazeta Polska, Gazeta Polska codziennie. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Kosztu, więc pewnie będzie trudno, mam nadzieję. Nie usłyszeliśmy skąd. Ale... Dobrze. Chciałbym zacząć rozmowę z panami od tego, jakie skutki może wywołać raport, który zostanie dzisiaj przedstawiony. Raport o stratach wojennych o 13 na Zamku Królewskim, bo ta moment pojawienia się tego raportu jest dość ciekawie
nie tyle sam raport przyjmowany w Niemczech, co klimat relacji z Polską, takie zaostrzenie retoryki nawet samego kanclerza Olafa Scholza, różnych przedstawicieli niemieckich władz, eurodeputowanych, są wyciągane te wszystkie zarzuty dotyczące praworządności, pojawiły się zarzuty o antysemityzm. Skąd taka nerwowość w Niemczech przed pojawieniem się tego raportu? Przecież Niemcy od lat kwestionują prawne podstawy domagania się od nich reparacji, powołując się na zrzeczenie się rządu Bielta z 23 sierpnia 1953 roku, a jednak cały czas Niemcy jakby obawiali się tych domagania się reparacji, bo próbowali to załatwić i w układzie z 7 grudnia 70 roku i potem w tym układzie 2+4 namawiali różnych przedstawicieli Polski do zrzeczenia się, tak jakby tam to było jednak nieprawomocnie i oni to czuli. Więc skąd ta nerwowość i obawy, które jednak są widoczne, mimo że formalnie ci władze Niemiec trzymają fason? Tomasz Sakiewicz. No, Niemcy są przede wszystkim krajem, który bardzo dużo mówi o praworządności, a trudno uchodzić za kraj praworządny, jeżeli za wyrządzone szkody, gigantyczne szkody, bo tu chodzi naprawdę o największe chyba w historii szkody, jakie kraj mógł krajowi zrobić, nie płaci się odszkodowania. I Niemcy wiedzą, że bez względu na to, czy zapłacą, czy nie, ta sprawa potwornie uderza w ich politykę i sposób funkcjonowania. Czy oni się przejmują takimi rzeczami? To pytanie do Jerzego Mosonia. No bo tyle lat to jakoś funkcjonuje w stosunkach polsko-niemieckich i nie wyglądało na to, że się przejmują. Podnoszą jeszcze zupełnie bałamutnie kwestie tych terenów dawnych, przedwojennych niemieckich, które, przy pomocy których zrekompensowano niepełnie polskie straty na wschodzie. Czy ze strony Niemiec będzie takie aroganckie milczenie, czy jednak jakieś kręgi w Niemczech odniosą się do tego raportu i do ewentualnego polskiego wniosku? Jerzy Mosoń. Po pierwsze, obawiam się, że Niemcy rzeczywiście solidarnie będą sprzeciwiać się w spłacie Polsce roszczeń. Te roszczenia nigdy nie zostały zaspokojone, bo to, o czym pan redaktor wspomniał, to była decyzja polskojęzycznych urzędników, ale w rzeczywistości Polska nie była w tym czasie państwem niezależnym. To był układ między Moskwą a Berlinem, szerzej być może jeszcze Stanami Zjednoczonymi, tego nie wiemy. Także te reparacje nam się należą. Jestem bardzo ciekawy, jak... No i w tygodniku sieci pojawiła się to, co jest jakby istotą rzeczy, że specjalny protokół, który miał zostać podpisany między rządami PRL i sowieckim, nigdy nie został podpisany, a dopiero on miał uprawomocnić to zrzeczenie się. Otóż to, więc Niemcy jako taki naród, który się kojarzy ze skrupulatnością prawną, może niekoniecznie w tej chwili z praworządnością, ale jednak z takim szacunkiem do prawa, mogą obawiać się tego, że Polacy przy każdej możliwej okazji będą podnosić tezy wynikające z tego raportu, co będzie oczywiście uderzało ich wizerunek, a co za tym idzie reputację. To będzie dla Niemiec bardzo niekorzystne, więc liczę na to mimo wszystko, że przynajmniej częściowo te reparacje zostaną zaspokojone. Być może dojdzie do jakiegoś porozumienia za kilka lat między polskim rządem a niemieckim, aby może nie tyle czyli w jakiejś wersji symbolicznej, ale może niepełnej Niemcy wypłaciły to, co jest Polakom należne. To jest dzisiaj niewygodne, szczególnie dla Niemiec, jeśli chodzi o tę agresję rosyjską, bo warto tutaj sobie uzmysłowić, że tezy głoszone przez raszystów Władimira Putina, one w dużej mierze odpowiadają temu, co robiły Niemcy nazistowskie, co robił Hitler. I te asocjacje między współczesną Moskwą a dawnym Berlinem i to, że Niemcy w żaden sposób się nie odnajdują teraz w sytuacji po tym, co zrobiły w uprzednim wieku, no mogło świadczyć o tym, że nie przepracowały tej lekcji z historii, a to także będzie oddziaływać na gospodarkę, na relacje handlowe. Taki Dmitrij Miedwiediew odgraża się, że przecież Niemcy mogą się upomnieć o swoje ziemie, a tylko Rosja
była gwarantem tego, że po pierwsze Polsce je przyznano, a po drugie, że były utrzymywane. Czy takie groźby to są jakoś zestrojone z tym, co się w Niemczech mówi? Czy to przypadkowa zbieżność? I czy faktycznie, jak na przykład mówi historyk, znawca Niemiec, profesor Stanisław Żerko, możemy tylko oprzeć się o argument moralny i właściwie wymagać od Niemców, żeby z powodów moralnych zadośćuczyniły Polsce, bo droga prawna jest zamknięta, Agaton Koziński. Czyli tutaj odnośnie kwestii, że tylko Rosja jest, czy Związek Radziecki był gwarantem Polski ziem. No jednak przypomnę, że w konferencji jałtańskiej czy poczdamskiej były również Stany Zjednoczone. Oddzielna sprawa, że... I Wielka Brytania. I Wielka Brytania właśnie. Natomiast pamiętając losy chociażby memorandum budapesztańskiego i gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy, no to tak czy owak stara zasada umiesz liczyć, licz na siebie tutaj jest chyba najważniejsza. Natomiast kwestia reparacji moim zdaniem jest o tyle kluczowa i o tyle taka wielotorowa, bo widzę cztery najważniejsze ścieżki, po których ona się porusza. I w każdej tych ścieżce, na każdej z tych ścieżek, na każdej z tych wątków jest co najmniej bardzo ważną, moim zdaniem może się okazać, bo już nie znamy, co będzie w tym raporcie, bo to równie dobrze może się okazać kapiszon, ale potencjalnie może się okazać bardzo ważną cezurą, czy wręcz punktem zwrotnym. Próbuję krótko uporządkować. Pierwszy wątek historyczny. My tak naprawdę nie wiemy, jakie te reparacje, w sensie jakie wielkie straty wojenne Polska poniosła. To są różnego rodzaju szacunki i te szacunki dosyć mocno się rozjeżdżają, także liczę, że ten raport, nad którym pracuje poseł Mularczyk, on jest twarzą tego projektu kilka lat, jest wykonany wyjątkowo solidnie, bardzo, bardzo mocno uargumentowany. Te wyliczenia są rzeczywiście oparte na szerokiej kwerendzie tematu i dostaniemy konkretną liczbę, która będzie bardzo trudna do podważenia, bardzo szeroko udokumentowana i w tym sensie to byłby ważny zwrot. No, domyślamy się, że to będzie duża liczba. Ta liczba będzie rezonować w mediach światowych, także to będzie przekładało się na drugą płaszczyznę bardzo silnie, czyli płaszczyznę polityczną, no bo tak naprawdę dobrze wiemy, jaki to przyniesie efekt w polityce krajowej. Pytanie, jaki to przyniesie efekt w polityce międzynarodowej, aczkolwiek takie zaostrzenie tonu w retoryce, w kontaktach z Niemcami, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie, będzie miało swój skutek i konsekwencje, także to będzie w tym sensie również ważny zwrot. Trzeci zwrot, to determinujący drugi, czyli kwestia prawna. No bo tutaj mamy wątpliwości. Cytował pan profesora Żerka, który jasno wskazuje, że przede wszystkim te dokumenty z 1953 roku są wiążące i w tym sensie droga prawna jest zamknięta. Przeciwnicy tej argumentacji twierdzą, że absolutnie nie, bo to państwo podległe, bo ten dokument nie miał mocy prawnej. Argumenty są różne. Jestem bardzo ciekawy, jaką ścieżkę prawną dochodzenia do reparacji Polska przedstawi w tym raporcie, bo to jest tak naprawdę kluczowe i to tak naprawdę będzie, czy to mówimy o jednej liczbie, która wstrząśnie mediami, która będzie na nagłówkach i ta liczba, nie mam wątpliwości, odbije się szerokim echem, no ale jedna liczba będzie żyła swoim echem przez jeden dzień, góra dwa dni i temat upadnie, natomiast jeżeli ścieżka prawna przedstawiona będzie spójna, logiczna i będzie możliwość postępowania po tej ścieżce, to ten temat będzie żył dłużej i Niemcy będą musiały się przynajmniej dużo mocniej napracować, żeby sobie z tym problemem poradzić, albo będą wręcz musieli się dostosować do logiki prawnej zawartej w tym raporcie, no to jest cały czas wielki znak zapytania i tak naprawdę w tym miejscu jest klucz do tego raportu, czy on będzie miał bardziej na użytek wewnętrzny, czy bardziej rzeczywiście poważny raport wrzucony w środowisko międzynarodowe. No i ostatni wymiar i ta liczba o tym przypomni, ewentualnie ścieżka to wypomni i moim zdaniem to jest najważniejszy argument i warto te argumenty podnosić, bo mamy do tego jako Polska, jako ofiara dwóch totalitaryzmów szczególne prawo, czyli argument moralny, to co pan wspomniał, znowu cytując profesora Żerkę, już pomijając kwestię prawną, czy jest podstawa prawna, czy podstawy prawnej nie ma. Dobrze wiemy, że Polsce nikt nigdy nie zadośćuczynił za zbrodnie wojenne. Dobrze wiemy, że Ukraina wtedy nie miała suwerenności prawnej, podobnie jak Białoruś. W związku z tym w państwach, które istniały na mapie w 1939 roku, Polska była największą ofiarą II wojny światowej i tego, co się działo tuż po II wojnie światowej, stalinizacji dużej części Europy Środkowej. I tak naprawdę nikt nigdy nie bierze tego pod uwagę. No, do tego stopnia to wychodzi.
wychodzi na jaw, że teraz trwają dyskusje o pieniądzach strukturalnych, pieniądze strukturalne z Unii Europejskiej, no to między wierszami też, i to strona zachodnia też trochę to mówiła, że Polska weszła do Unii Europejskiej, Europa Środkowa weszła do Unii Europejskiej w 2004 roku właśnie między innymi po to, żeby nadrobić dystans stracony przez II wojnę światową, że argumenty historyczne, że Europa Zachodnia powinna się zrewanżować za to, że dopuściła do konferencji jałtańskiej, do podziału Europy wtedy, i to był jeden z argumentów przy wejściu do Unii Europejskiej. Te argumenty dzisiaj już całkowicie gdzieś wyleciały w przestrzeń, a zapóźnienia cywilizacyjne wygenerowane przez 50 lat komunizmu, będącego konsekwencją hitlerowskiej wojny, są widoczne gołym okiem do dzisiaj. No wystarczy przejechać z Polski na jakikolwiek kraj. To już nie ma tego efektu. W latach 90. jadąc z Polski, to w Niemczech robiły wrażenie już stacje benzynowe. Dzisiaj stacje benzynowe już wrażenia nie robią, ale dalej życie tam jest dużo wygodniejsze, dużo bogatsze, dużo lepsze. Jest to bardzo wyraźna, jednoznaczna konsekwencja i wojny, i okresu komunistycznego będącego konsekwencją wojny. I w Polsce nikt nigdy, nawet w kategoriach moralnych, mam wrażenie, racji i prawdy do tego nie przyznaje. To do Tomasza Sakiewicza jeszcze pytanie. Ta kanonada ze strony różnych polityków niemieckich i kanclerza Scholza może ma na celu jakby podważenie wiarygodności Polski. No wy tu macie problemy z praworządnością. My Niemcy rozliczyliśmy się i tu szczególnie rozliczenia także finansowe z Izraelem są przywoływane. No i różne kłamstwa są przy okazji uruchamiane. Na przykład takie kłamstwo, że podczas wizyty w Camp David u George'a Busha Helmut Kohl w lutym 1990 roku okłamał prezydenta Stanów Zjednoczonych, że Polska dostała większość ze 100 miliardów marek wtedy, jakie RFN wypłaciła w ramach odszkodowań. Czy to jest przygotowanie do tego, żeby uznać polskie roszczenia za niewiarygodne, tak jak niewiarygodne są inne współczesne posunięcia rządu Prawa i Sprawiedliwości? Tomasz Sakiewicz. Oczywiście, że w tej chwili znaczna część debaty również wokół KPO, również wokół naszej sytuacji w Unii Europejskiej, wokół praworządności, ma z tyłu gdzieś ten aspekt roszczeń Polski wobec Niemiec. Oni wiedzą, że tego nie są w stanie uniknąć, wiedzą, że obojętnie jak Polacy będą głosować, to ta sprawa będzie nabierać wagi, no bo Polacy po prostu dochodzą do świadomości, w której rozumieją, że skoro inne państwa dostały odszkodowania, to Polska też powinna dostać. A Polska powinna dostać się w pierwszej kolejności po kraju najbardziej zniszczone. A cały ten manewr z umową z 1953 roku może spowodować tylko jedno, że Niemcy po wypłaceniu nam roszczeń mogą się zwrócić do Sowietów, jeżeli uważają, że ten papier jest cokolwiek daty, o to, żeby ci, którzy przyjęli roszczenia. O, coś nam zanika, dźwięk od Tomasza, Sakiewicza. To do Jerzego Mosonia teraz się zwrócę. W całej powojennej historii, poczynając od traktatu polsko-RFN-owskiego, czy PRL-RFN 7 grudnia 1970 roku, Niemcy próbują wymusić na Polsce. To przez okres Gierka trwa też, to jest wymuszane na rządzie Tadeusza Mazowieckiego. Jeszcze raz zrzeczenie się tych roszczeń, tak jakby nie byli pewni, jakie mają podstawy prawne. Czy da się wykorzystać te wszystkie usiłowania Niemców, bo to jest jakby dowód czarno na białym, że oni sami, jeśli byłaby sprawa rozstrzygnięta w 1953 roku, to po co domagali się rezygnacji z roszczeń reparacyjnych mniej więcej przez 20 kolejnych lat, Jerzy Mosoń. Tak, rzeczywiście to jest bardzo cenna wskazówka, której udzielają nam sami Niemcy, jak powinniśmy procedować, jak powinniśmy postępować w kwestii no, tego boju, który trzeba będzie stoczyć w sprawie otrzymania odpowiednich funduszy. Być może, tak jak tutaj redaktor Koziński wspomniał, najistotniejsza będzie ta ścieżka prawna i rzeczywiście, czy to będą międzynarodowe trybunały, czy może sądy amerykańskie, też takie głosy się pojawiały. Ale mnie się jednak wydaje, że najistotniejsze będzie wykorzystanie tego raportu w kwestii budowania
tych spraw bieżących, budowania narracji do spraw bieżących, również do KPO, czy też funduszy strukturalnych, które Polska ma otrzymywać z Unii Europejskiej, a wiemy, że też pojawiały się głosy, że i one mają być w przyszłości blokowane Polsce. Więc z jednej strony zyskujemy taki straszak na Berlin, jeśli będziecie nam utrudniać życie w Unii Europejskiej, no to my będziemy podnosić kwestie roszczeń. No a narzędzia są bardzo dobre, ponieważ skoro Niemcy sami rzeczywiście domagają się tego, abyśmy zrezygnowali z tych roszczeń i szantażują nas w pewien sposób tym, że odzyskaliśmy część ziem zachodnich. Taka argumentacja rosyjska. To jest taka argumentacja znów raszystowska czy nazistowska. No to możemy oczywiście podnosić larum w świecie. To, czego uczą bardzo dobrze Żydzi, którzy no, w doskonały sposób opanowali ten język tego typu negocjacji. My się tego dopiero uczymy, ale chyba najwyższy czas stosować również tego typu narzędzia. Tak, Agatona Kozińskiego zapytam, czy my sami się nie podkładaliśmy jako polskie władze. Rząd Tadeusza Mazowieckiego, Krzysztof Skubiszewski, który zdał dobrze Niemcy, no jednak przy zawieraniu traktatu 2+4 przy zjednoczeniu Niemiec nie naciskali na to, żeby był to traktat pokojowy, który podnosiłby kwestię reparacji, chyba że nie byli w stanie tego robić. Następnie mamy ten 91 rok, październik, kiedy rząd Jana Krzysztofa Bieleckiego, tu znowu ministrem spraw zagranicznych jest Krzysztof Skubiszewski, przyjmuje 500 milionów marek dla osób pokrzywdzonych czy ofiar eksperymentów medycznych i tym podobnych. I z miękką deklaracją, że może to być podstawa niedomagania się kolejnych odszkodowań. Potem jest deklaracja Marka Belki z 2004 roku, także z października, że może to już jest wszystko załatwione. Dlaczego polskie rządy, przedstawiciele polskich władz po 90 roku popełniali takie błędy, bo nie tylko w kategoriach dyplomatycznych, ale interesu narodowego takie deklaracje można uznać za błędy. No tak, ale pytanie, o co chodzi w tych problemie reparacji? Czy w problemie reparacji my rzeczywiście liczymy, że uzyskamy co do złotówki, czy co do euro, czy co do Deutschmarki, czy co do dolara sumę, która zostanie wymieniona dzisiaj o godzinie 13 z minutami? Moim zdaniem nie. Moim zdaniem przede wszystkim szukamy czegoś, co będzie dużym lewarem politycznym. I w tym sensie lewar polityczny pełnia rolę lewara politycznego. Ten temat też jest bardzo ciekawy, jak ten temat będzie żył. Nie mam wątpliwości, że w polityce krajowej odegra wielki, wielki przełom w tym sensie, że PiS zyska nowy, wielki temat, który będzie taką metatezę, która będzie go napędzała przez kolejną kadencję. To będzie kolejna oś podziału, bardzo dla PiS wygodna, bo to będzie, czy jesteś za, czy przeciw Niemcom w skrócie. Natomiast te argumenty, które pan przytaczał, powodów może być wiele. Być może rzeczywiście brak wyobraźni politycznej, to jest podejrzewam najbardziej prawdopodobne. Być może jakieś zależności, być może to, że to jednak mówimy o Polsce końca lat 80., początku lat 90. w potężnej transformacji, gdzie właściwie wszędzie byli, to słynny cytat Józefa Aleksego, jedźmy gdziekolwiek, wszędzie jestem potrzebny, ale to rzeczywiście taka ówczesna polityka była, że nie wiadomo było czym się zajmować i ten temat siłą rzeczy był odsuwany. Po trzecie, nawet jeżeli myśleć w kategoriach lewara politycznego, ówczesne rządy nie potrzebowały tego lewara w tym sensie, że udawało im się realizować kolejne wielkie cele, jakie sobie stawialiśmy. Polska lat 90. to były aspiracje wejścia do NATO. W 99. do NATO weszliśmy. Polska przełomu stuleci to były wielkie aspiracje wejścia do Unii Europejskiej i do Unii Europejskiej weszliśmy. No i jeżeli Marek Belka, nawet jeżeli zakładając, że to była czysta kalkulacja polityczna i zimna gra ze strony Niemiec, Niemcy mówiły, wejdziecie do Unii Europejskiej, ale temat reparacji ma nie wracać. No ale to już byliśmy, bo to 1 maja 2004, a on składa tę deklarację w październiku. No tak, no pół roku później kurz jeszcze nie opadł, SLD był rządem mniejszościowym i ostatnia rzecz, jakiej on pewnie myślał, to wchodzenie jeszcze w jakiekolwiek spory z Niemcami, tym bardziej, że pewnie temat był dogadany przed 1 maja i on się czuł w obowiązku, bo jeszcze nie wiedział, że jak się z europejskimi politykami w kuluarach na coś dogadasz, to potem publicznie trzeba tego przestrzegać, vide casus Ursuli von der Leyen i KPO. Także no,
czyli brak doświadczenia politycznego. No wiele różnych składników. Dalej ja cały czas nie jestem przekonany, czy ta ścieżka prawna, która istnieje, rzeczywiście jest do załatwienia. Bardzo jestem ciekawy tego raportu, przede wszystkim ścieżki prawnej, podstaw prawnych do dochodzenia reparacji. Mamy tylko 2,5 minuty. Jerzy Mosoń, czy to będzie lewar polityczny, czy chodzi jednak o sprawiedliwość dziejową, jakby to górnolotnie nie brzmiało? Myślę, że jedno i drugie. I sprawiedliwość jest ważna, ale także pieniądze są ważne, szczególnie w obecnej sytuacji. Dobrze by było, gdyby Niemcy jednak dążyły do porozumienia, bo to byłoby dla wszystkich korzystne. Ja tylko wspomnę o jednej rzeczy z przeszłości. Taki moment, kiedy rzeczywiście była szansa na to, aby Polska otrzymała reparację i załatwiła to dosyć szybko, to był ten moment, w którym zgodziliśmy się na ponowne zjednoczenie Niemiec wschodnich z zachodnimi. Wtedy, kiedy byliśmy w czołówce, byliśmy wręcz pierwszym państwem, które optował za tym i może wówczas trzeba było powiedzieć tak, zgadzamy się warunkowo, jeśli Niemcy wypłacą nam to odszkodowanie. To Tomasz Sakiewicz, jeszcze króciutko, czy chodzi tutaj o argument polityczny, także w kontekście kampanii, czy jednak o pewien ważny historycznie problem, który ciągnie się przecież od kilkudziesięciu lat? No, PiS by utracił twarz, gdyby tego problemu nie podjął i rzeczywiście jest to temat, który dla tych wszystkich, dla których jest drogi interes Polski, będzie wracał. I każda partia, która będzie się odwoływała do interesu narodowego, będzie musiała ten temat podejmować, no bo nie sposób przejść do porządku dziennego nad tym, że ktoś zniszczył nam kraj, wymordował 6 milionów ludzi, wypędził drugie 6. I nie zapłacił ani grosza. To na tym musimy skończyć. Agaton Koziński, bardzo dziękuję. Jerzy Mosoń, dziękuję. Tomasz Sakiewicz, również dziękuję. Ja, Stanisław Janecki, dziękuję, spotkam się z państwem nietypowo, bo już w najbliższy wtorek, 6 września. Dziękuję.